Dzień dobry i dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Dziś będziemy rozmawiać o przemocy, a dokładnie o tym, jak reagować na przemoc w klasie. Wiem, że Państwo dopiero dołączają. Drzwi pokoju webinarowego szeroko się otworzyły. I też już pierwsze osoby się z nami witają, mówią dobry wieczór. Ciemno jest, więc możemy już naprawdę mówić dobry wieczór. Witam też serdecznie wszystkie osoby, które oglądają nasz webinar na Facebooku, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witamy serdecznie. Osoby, które są stałymi bywalcami naszych webinariów w cyklu Odporna Szkoła doskonale wiedzą o tym, że my się lubimy tu pozdrawiać i mówić skąd i co w naszych kubkach kawowo na kakaowych jest. Zapraszam również do zabrania kocyka, jeśli komuś jest zimno, bądź znalezienia bardzo wygodnej pozycji do słuchania i oglądania. Dzisiaj więcej będzie do słuchania niż do oglądania, więc proszę nawet w pozycji półleżącej z nami być. Cieszę się, że Państwo tak licznie dołączają. Cały czas licznik w pokoju bije, stąd moje przyciąganie tego wejścia. Proszę spokojnie się rozsiąść, być z nami, słuchać, Również zapraszam Państwa bardzo serdecznie do aktywności na czacie. Czekamy na pytania, sytuacje, opowieści, dobre praktyki. To wszystko jest bardzo mile dzisiaj widziane. Zaczynamy. Czy Państwo są gotowi? Moi goście są gotowi. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i rozpoczynamy webinarium Jak reagować na przemoc w klasie. Jak nieraz na tych spotkaniach padło, webinarium jest potrzebem Centrum Edukacji Obywatelskiej, wspierają nas granty norweskie i organizacja CARE, która jest partnerem naszego wydarzenia. Centrum Edukacji Obywatelskiej świętuje w tym roku 30-lecie. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy również mogli z Państwem świętować, że mamy już 30 lat. 30 lat zobowiązuje również do tworzenia wydarzeń online dla nauczycieli i nauczycielek, jak również dla dyrektorów i dyrektorek. Jesteśmy największą organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją w Polsce. Mam nadzieję, że może nie będziemy więksi, ale będziemy mieli kolejne 30 lat i będziemy rosnąć w siłę, jeśli chodzi o naszą sprawczość i docieranie do państwa, czyli do nauczycieli i nauczycielek. Kielce nas pozdrawiają. Bardzo dziękuję. Z kielcami sentyment. Ostatnio była Kasia Pelc, która jest z Kielc. Pozdrawiamy Kasię z tego miejsca. Mogą Państwo, jak zawsze, skorzystać z naszej oferty: to znaczy, wejść na bloga, poczytać ciekawe artykuły. Jest nowy tekst o informacji zwrotnej. Polubić nas na Facebooku i oglądać tam, albo już Państwo tam są. Zapisać się na newsletter, żeby zawsze być na bieżąco. Z nowości polecamy również nasz podcast. Mogą Państwo posłuchać już aż sześć odcinków, więc trzeba sobie zarezerwować trochę ponad trzy godziny, żeby wysłuchać już wszystkich, które tam są. Trwa jeszcze nabór do naszych programów ostatnich zostały ostatnie wolne miejsca, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę dołączyć do Klubu Dobrej Rozmowy albo wziąć udział w Akademii dla Młodzieży, może marzy mu się szkoła pełna emocji pozytywnych, a może tych mniej pozytywnych, lub ma ochotę ze swoimi uczniami i uczennicami zaangażować się w program Młodzi Głosują, bardzo serdecznie zapraszamy. Miejsca jeszcze w... W tych projektach pozostały. Ostatnie miejsca zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje znajdą Państwo w naszej zakładce Projekty. Można o nich poczytać i się zarejestrować. Będzie oczywiście zaświadczenia. Na koniec dla wszystkich będzie informacja o zaświadczeniu. Dla osób, które są zarejestrowane na to webinarium i są z nami dzisiaj w pokoju. W ciągu 24 godzin po webinarium będą te zaświadczenia dostępne na Państwa kontach. Uf. To było chyba na jednym wdechu. Udało mi się. Mam nadzieję, wszystko powiedzieć, co chciałam powiedzieć. Witam serdecznie moich gości i moją gościnę, e, którzy zgodzili się, udział, zgodzili się porozmawiać na ten bardzo trudny temat, jakim jest przemoc w klasie. Witam się serdecznie, Lucyno. E, Lucyna jest nauczycielką języka angielskiego, nie, angielskiego, niemieckiego, niemieckiego i informatyki w szkole podstawowej w Sztumie. Witam cię serdecznie, Lucyno. Dzień dobry. To Jakub jest nauczycielem języka angielskiego, stąd moje spojrzenie. Wiedziałam, że tutaj zmiksowałam. Jakub, uczysz języka angielskiego w liceum. Ciekawe. Jesteś również rzecznikiem praw ucznia. Lucyna była rzeczniczką. I jesteś również interwentem w programie RESKUL. Tak jest. Dobry wieczór wszystkim. Witam cię serdecznie. Hubert Czemierowski, który jest psychologiem, który prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży również z przeciwdziałania przemocy, pracuje w liceum i wspólny łącznik dla wszystkich naszych gości. Dzisiaj to by się rzecznikiem w praw ucznia. Witam no cię tak serdecznie. Tak się okazało, tak. Na naszym roboczym spotkaniu tak się okazało. Nie umawialiśmy się wcześniej. Zupełnie to. przez przypadek, zgadza się. Hmm. Ja wiem, że to był jakiś dobór do dzisiejszego webinarium, ale to był, myślę, że bardzo bardzo przypadkowo nam to wyszło, ale mam nadzieję, że to będzie jakiś wątek, który będzie się przewijał przed dzisiejsze webinarium, że macie wspólną przeszłość, teraźniejszość, jeśli chodzi o bycie rzecznikiem praw uczniów. Zaczynamy. Co nas dzisiaj spotka? Krótka mapa, bo tematów jest dużo, tematy są gęste, tak jak powiedziałam, i temat jest trudny. Spróbujemy porozmawiać na początek, kiedy konflikt, a kiedy już przemoc. Jeśli Państwo byli z nami wcześniej na innych webinariach, my dużo rozmawialiśmy o konflikcie, więc dzisiaj będzie bardzo krótko, żeby nawiązać, jak, jak próbować rozpoznawać, kiedy już z konfliktu przechodzimy do przemocy. Spróbujemy też również porozmawiać o tym, jakie są najczęstsze przyczyny przemocy, jakie są rodzaje przemocy, bo przemoc to bardzo pojemne słowo. Największą część naszego webinarium poświęcimy na to, jak reagować, czyli będziemy rozmawiać o roli wychowawcy i wychowawczyni przede wszystkim, ale również o roli nauczyciela w tych sytuacjach przemocowych w klasie. Zamkniemy tę webinarium polecaniem, poszukiwaniem ścieżek, miejsc, osób, instytucji, organizacji, które nas mogą wesprzeć w sytuacji, kiedy przemoc w klasie jest. Czyli kiedy i do kogo po tą przemoc sięgać. To do kogo wcale nie jest takie. Tak mało istotne, bo tak, zarówno kiedy, jak i kto tutaj ma znaczenie. Zaczynamy od liczb. Te liczby są mrożące. Nie prezentuję ich, żeby Państwa przestraszyć, raczej chyba, żeby unaocznić nam, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać. 46% młodych ludzi w wieku 11-17 lat, przebadanych przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i te dane są opublikowane w ich raporcie za 2023 rok, doświadczyło przemocy rówieśniczej w roku, które poprzedzało badanie. 66% młodych ludzi w tej samej grupie wiekowej doświadczyło przemocy rówieśniczej w całym swoim życiu. Ma takie doświadczenie. A co jest jeszcze bardziej smutne, jeśli porówna się wyniki z dwóch poprzednich badań, czyli z roku 2013-2018, okazuje się, że w kategoriach każdej formy wzrastały te, te liczby, czyli ten procent osób, które doświadczyły przemocy. Szczególnie wzrastało w przypadku przemocy psychicznej. I o tych rodzajach przemocy za chwileczkę będziemy rozmawiać, te liczby. Które gdzieś będą w tle naszej dyskusji, i, ale jednocześnie rozpoczynają ten temat przemocy. Nie wiem, czy chcecie coś tutaj do tych liczb dodać? Jeśli nie, to. Ja jeszcze pokażę slajd, może do niego wrócę, a my pokażę ten pierwszy slajd, czyli kiedy mówimy o konflikcie, a kiedy mówimy o przemocy, i miejmy też z tyłu głowy te liczby. Oddaję wam drodzy prelegenci i prelegentko teraz przestrzeń i miejsce do wypowiedzi, a ja zachęcam państwa do. Pierwszego pytania, które mamy przygotowane ze względu na naszego sponsora, jesteśmy zobowiązani do właśnie takiej krótkiej ankiety. To jest jedno pytanie na początek, i jedno pytanie na koniec. Nie zachęcam do bycia wielozadaniowym. W tym przypadku proszę również o odpowiedź na to pytanie. To kiedy, ta, ta, kiedy mówimy o konflikcie, a kiedy mówimy o przemocy w takim razie? To może ja zacznę, jeśli pozwolicie. To chcę powiedzieć, że jakby tak z mojego doświadczenia i, i tak, jak sobie pracuję w różnych szkołach i też się spotykam z nauczycielami, to na poziomie pojedynczego zachowania to bardzo trudno jest to orzec, bo właściwie to wygląda bardzo podobnie. Jak jesteśmy świadkami tego, na przykład, jako osoba dorosła, to, to powiedzmy, że jak jeden uczeń przezwie drugiego to to może być zarówno kawałek jakiegoś agresywnego konfliktu, jak i jakieś jedno zachowanie o charakterze przemocowym i właściwie bez dobrego wglądu w sytuację jakiegoś zespołu grupy to nie jesteśmy w stanie tak na 100% powiedzieć. No, to tak... To można powiedzieć, że czasami na przykład nauczyciele, którzy nie znają danej grupy, na przykład przychodzą tam na zastępstwo, prawda? To, albo się pojawiają sporadycznie, no to, to mogą nie mieć takiego pewnego oglądu. Ale no tutaj musielibyśmy, musielibyśmy na pewno coś takiego powiedzieć, że właściwie takie pojedyncze zachowania agresywne pewnie tutaj Kuba i Lucyna się ze mną zgodzą, to właściwie w każdej grupie się prędzej czy później pojawią. Prawda? Pamiętajmy też, że konflikt jako zjawisko w grupie rówieśniczej, ale nie tylko, to jest zjawisko naturalne i konflikty będą się pojawiały zawsze, prawda? Problem polega tylko na tym, który z tych konfliktów przerodzi się w jakieś zachowania przemocowe. I czy w ogóle w konflikcie będzie prawda, jakieś zachowanie agresywne. Możemy mieć, będzie. Tak, tak. możemy mieć konflikt, w którym jakby no nie, nie wystąpią zachowania takie szkodzące drugiej stronie, no tylko, tylko się jakoś tam nie wiem dogadamy, prawda? Albo ktoś tam nie wiem ustąpi no, pokojowo, że tak powiem. Ale, no ale jak już mówimy o takiej, ja to nawet wolę tak nazywać, że prawda, agresja równorzędna, czyli taka, gdzie dwie strony są w zasadniczo podobnej siły, potencjału. I zazwyczaj, na przykład tak jak patrzymy z perspektywy wychowawcy, to wychowawcy doskonale sobie zdają sprawę, gdzie te ogniska konfliktowe na przykład w klasie są. Czy ktoś z kim nie lubi, na jakim polu powstają jakieś tarcia, które grupy na przykład wobec siebie tak nie za bardzo prawda, są dobrze nastawione. Zazwyczaj też tego młodzi ludzie nie ukrywają, ja bym powiedział. To to jest takby takie, że to raczej w większości wiemy o tym. Ja myślę, że ważne jest jeszcze to, tutaj powiem do wszystkich Państwa i do chłopaków, którzy mnie tutaj poprzedzili i powiedzieli, że no nie ma szkoły bez konfliktu, nie ma dnia bez konfliktu właściwie, bo każdej sytuacji konfliktowej towarzyszą emocje. Jesteśmy wyposażeni w emocje, a jak pojawiają się emocje, to bez emocji no, nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jeżeli emocje są niekontrolowane, to wiadomo, że w dzisiejszych czasach dzieci nie mają wcale łatwo, w szkole też łatwo nie jest i mała iskierka potrafi doprowadzić do eskalacji konfliktu, a nie jeden konflikt potrafi przerodzić się od razu w przemoc. Także każdy dzień przynosi zawsze jakąś niespodziankę. No poza tym też myślę sobie, że no im szczególniej im młodsi, młodzi ludzie, to, to tym więcej tych emocji jest. I ta, tak jak mój Lucyna, ta kontrola jeszcze jest jakby takim procesem, którego się uczymy. I że tak prawda, bo to jest tak, że mamy tak naprawdę na to ileś lat, żeby, żeby dzieci stopniowo, jakby nie wiem, wyposażać w jakieś umiejętności, doświadczenia, które by im pomagały sobie poradzić w jakichś sytuacjach trudnych, konfliktowych, bez użycia agresji. Nie? Na przykład... Ja myślę, że tutaj, tutaj właśnie, nie? przepraszam, proszę, ja, proszę. ja tylko powiem, proszę, proszę. Kasiu, nie bądź absolutnie na mnie zła, że troszeczkę już ten właśnie chodzi o to, co przed chwilą co powiedział Hubert, że kontroli muszą się nauczyć no i właśnie do tego zmierzamy, że punktem wyjścia jesteśmy właśnie tutaj my, że sy sytuacje konfliktowe będą zawsze. Natomiast my, nauczyciele, swoją postawą, my jesteśmy jakby specjalistami i musimy kontrolować swoje emocje, swoje postawy i pokazywać też naszym uczniom, jak należy to kontrolować. A sytuacje konfliktowe i przemocowe, jak wskazują chociażby te liczby, no drastycznie wzrastają, więc dla nas jest tutaj ogromne pole do popisu. Wiecie, ja na przykład mówię jest... często tak, jak, jak mówię na przykład nie wiem, czasami z rodzicami, jak się spotykam, prawda? Często mam zajęcia, na przykład takie krótkie wykłady dla rodziców klas czwartych, nowe takie rozdanie, nowy wychowawca i tak dalej. No i często podaję taki przykład, że... Że no naprawdę jak się ma te 10 lat, prawda, i kolega z ławki ci nie wiem, zabierze więcej miejsca niż, niż ty byś chciał, prawda? No to naprawdę nie wszystkie dzieci są w stanie powiedzieć: mój drogi kolego, czy byłbyś tak łaskawy się przesunąć, prawda, bo wydaje mi się, że jednak zabrałeś mi za dużo miejsca, tylko bardzo często to się odbywa, że ktoś mówi do niego sunsie, prawda, debilu, albo trzepnie go łokciem. Prawda? I często ta druga strona jest niewiele nie lepsza, bo też odda tym samym. I że właśnie takich sytuacji, jakbyśmy mogli zobaczyć, to jest masę. Nie? Ale tutaj, widzisz, Hubert, zaznaczyłeś jedną ważną rzecz. jakby Jaka jest różnica między konfliktem a przemocą? No w konflikcie rzeczywiście mamy dwa podmioty o tej samej wadze, prawda? I to jest chyba dla nas tutaj najważniejsze. Przemoc zacznie się w momencie, kiedy my jako nauczyciele stwierdzimy, że jedna ze stron jest osobą doświadczającą przemocy, a druga osobą przemocową. I to, to jest chyba. Ten, równo, nierównowaga, prawda? Nierównowaga. Tak. I to jest ten chyba tutaj punkt y, taki najważniejszy, kiedy my, jako nauczyciele, edukatorzy, będziemy w stanie zauważyć, że już mamy do czynienia z, z przemocą, ale jednocześnie chyba ważne jest, żeby powiedzieć, że z racji tego, że w konflikcie, który może, ale nie musi stać u podstaw zachowań przemocowych, tak. y, możemy wyróżnić kilka postaw, prawda? I teraz, w zależności od tego, jaką. Postawę uczniowie podejmą, próbując rozwiązać bądź, bądź też zachować się jakoś w sytuacji konfliktowej. Nie zawsze oczywiście, ale różne typy postaw mogą prowadzić do konfliktu. Co mam na myśli? No generalnie wyróżniamy trzy główne, jakby postawy w konflikcie, tak? czyli postawę strusia. Gdzie osoba chowa głowa w piasek, próbując jakby odsunąć konflikt od siebie. To jest oczywiście pozorne działanie, bo ten konflikt dalej dalej będzie istniał. Postawy żyrafy, to jest taka postać, która ma, próbuje złapać perspektywę um, jakby większą, bo jest wysoko, tak jest, i próbuje jakoś całościowo popatrzeć na ten konflikt. I ta trzecia postawa, postawa Szakala, która jest może doprowadzić do takiego uderzenia prewencyjnego. To znaczy do zachowania agresywnego, które wyprzedza następne działania w konflikcie, mm -hmm. prawda? Czyli jeżeli nie wiem, stoję w konflikcie z moim kolegą, to żeby nazwijmy to kolokwialnie ugrać moje, na przykład wykluczam go z grupy rówieśniczej poprzez na przykład wyrzucenie z grupy klasowej czatu i tak dalej, tak dalej. I tutaj już jakby ten typ postawy Mówię, on nie musi, ale może prowadzić do zachowań e, przemocowych. Jasne. Też myślę, że fajne, to, mi kiedyś to coś takiego dało, to, to usłyszałem kiedyś, prawda, że a propos przemocy, to jak powiedziałeś Kuba, o tym, że właśnie są te przewagi, prawda, to że ktoś kiedyś, nie pamiętam, kto tak, to tego użył, takiego porównania, ale że przemoc to tak etymologicznie, prawda, składałaby się z dwóch słów, że Prze przewaga mocy, prawda, czyli. Tak. Po której stronie jest przewaga mocy, czyli, czyli że ktoś jest od nas silniejszy i to możemy sobie od razu prawda, jakoś zdefiniować, że ta przewaga niekoniecznie musi być przewagą taką atawistyczną fizyczną, prawda? czyli niekoniecznie to musi być jakiś napakowany fizol, którego ja się boję. To równie dobrze może być osoba, która ma nade mną przewagę w postaci lepszego zaplecza nie wiem, kolegów, w lepszej pozycji w grupie. Społecznie. Przewagę intelektualną. intelektualną na przykład. Przewagę tego, że jest w tej szkole od pięciu lat, a ja od pół roku. Prawda? Przewagę, że jego rodzice są bardzo nie wiem, wpływowi albo bogaci, albo ona jest na, na tym sobie buduje, na jakimś statusie materialnym, prawda, te pozycje, no i tak dalej. No to jakby tutaj może być. Lub też najprostsze, też może po prostu ma grupę za sobą. Zgadza się. Ja myślę, że to jest też ważne tutaj, co powiedział Hubert, że są też inne problemy w szkole podstawowej, są też inne problemy w szkole średniej. Wygląda to całkowicie inaczej. Ja myślę, że chłopaki tutaj mogą opowiedzieć o całkowicie innych problemach, ale chciałabym nawiązać do takich sytuacji może konfliktowych, które występują w szkole podstawowej, bo warto też o nich trochę powiedzieć. One są niby takie... E, codzienne, niby znane wszystkim, ale na przykład polega, polegają na czym? Można wykluczyć kogoś ze względu na to, że ma rude włosy, można wykluczyć kogoś ze względu na to, że przyjechał z Ukrainy, a prze, przecież nasi uczniowie są przekonani, że osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, dostają wszystko od polskiego państwa za darmo. O tym się rozmawia w domu i przychodzą z takimi postawami do szkoły. Można dziewczyny notorycznie wyzywające się, walczące o swoje jakieś terytorium w klasie, żeby być na topie. Dziewczyny, które chodzą razem ze sobą w grupce, ponieważ są bardzo ładne i wykluczają dziewczyny, które na przykład nie wyglądają tak jak one. Chłopcy, które mają wysoki status materialny i szukają sobie kolegów na tym samym poziomie. Mało tego. Chłopcy tacy, którzy na przykład nie trzymają się z kolegami, których rodzice są na przykład policjantami, bo z takimi, bo z policjantami to raczej nie bardzo. Bo chyba wszyscy nauczyciele chyba wiedzą, że e, policjanci to tak w grupie rówieśniczej to nie bardzo, bo policjantów raczej trzeba unikać, bo policjanci rozwiązują różnego rodzaju problemy. Są też e, e, bardzo takie postawy e, e, chłopców, e, pogutów takich ze sobą walczących ze względu na zaznaczenie terytorium, który jest silniejszy tak, i tak dalej. Mimo tego, że w szkole podstawowej muszę powiedzieć, że jeszcze tej siły fizycznej to tak nie widać, bo raczej to są e, e, uczniowie na etapie dojrzewania. E, no ewentualnie może w ósmej klasie widać już tak, zainteresowanie, już tak, zainteresowanie tak, siłownią. Bardzo dużo e, zauważyłam e, dziewczyn próbujących zbudować grupy w których y, próbują trzymać takie kliki, układy, do których inne osoby nie mogą się dostać. Dworze, e, jest, różne. Jest, tego, jest, tego, jest to feria barw, naprawdę. Y, nie można też stwierdzić, że wiemy już o konfliktach wszystko, bo pojawiają się całkowicie różnego rodzaju podłoża. Na przykład jeżeli ktoś jest biedniejszy, to też jest wykluczony. Jeżeli ktoś jest, no e, nie wiem, chociażby nie posiada pewnych przyborów, to też potrafią e, wykluczyć, bo e, jeżeli są dobrze wyposażeni, to jest fajnie. E, Lucy, no, przepraszam, ja ci teraz wejdę w słowo. Pani Ania napisała tutaj zdanie, które doskonale podsumowuje to, co mówić, że wszystko może stać się powodem wykluczenia. A ja was moi drodzy muszę zabrać z konfliktu w stronę mm -hmm. przemocy. Bo ja wiem, że moglibyśmy o tym jeszcze i jakby chciałabym, żebyśmy zastanowili się wspólnie, oddaję Ci ponownie głos w stronę właśnie, co jest najczęstszą przyczyną przemocy, bo słyszymy o wykluczeniu, że o postawach, które mogą do przemocy jakby prowadzić jakie są najczęstsze przyczyny z Waszego doświadczenia? podstawówkowo-licealnego, z gabinetów, warsztatów y, y, dla młodzieży. Jakie są najczęstsze przyczyny? A ja mogę jeszcze się odnieść do tego... Tak, bardzo ja proszę. Ja bym powiedział, że wszystko może się stać y, przyczyną wykluczenia, ale nie musi. Bo równie dobrze możemy sobie wyobrazić klasę, prawda? Tak to wszystkie te przyczyny, które mówiłaś, Lucyna, możemy spokojnie sobie wyobrazić klasę, w której to nie będzie problemem. tak? Mhm. Oczywiście. No i tu bym zaczął. Jakie są przyczyny, to ja wrzucę jeden kamyczek i chętnie oddam głos reszcie osób. Że dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy, która odpowiada za w ogóle, że tak powiem, dobre podłoże do powstania zjawiska przemocy, są negatywne normy grupowe. Czyli normy, które pozwalają na przemoc, które na przykład i to mówię o normach niewypisanych, wiecie, na ścianie na plakacie, który zrobimy na godzinie wychowawczej, tylko realnych normach, które w tej grupie są uznawane za prawdę, coś czym się kierujemy. Czyli czy współpracujemy ze sobą, czy rywalizujemy, prawda? Czy szanujemy odmienność, czy wszyscy mają być tacy jak Lider, prawda? Bo widzisz, widzisz Hubert, to jest y, pewnie y, ten mechanizm, który się tutaj dzieje w, w czasie naszego webinarium, że wracamy co jakiś czas jednak do tego konfliktu, prawda? I nie wiem, czy będziemy w stanie tego uniknąć, bo y, oczywiście się zgadzam z Hubertem, y, z kolei to wynika y, z konfliktu bazującego na wartościach, prawda? I teraz y, ta, ta agresja czy przemoc będzie się pojawiała w momencie, kiedy na przykład y, jakaś jednostka bądź grupa. No będzie wyznawała bardzo mocno jakieś inne wartości. Rzeczywiście, tak jak Hubert mówi, to nie są wartości wypisane tam na godzinie wychowawczej. No i takie konflikty bazujące na wartościach, no one zasadniczo są nierozwiązywalne. Problem tylko polega na tym, że one rzeczywiście potem mogą prowadzić do sytuacji przemocowych, prawda? A ja bym powiedziała coś jeszcze takiego, że Czytam dużo literatury, właśnie przygotowanie do tego webinaru tak pokusiło mnie trochę o zaglądnięcie w różnego rodzaju badania i muszę powiedzieć, że utwierdziłam się w bardzo ważnej rzeczy. Ja wiem, że przyczynami przemocy u dzieci są przeważnie niskie poczucie własnej wartości, chęć zaistnienia w grupie, brak wzorców itd., ale mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się o tym, że szkoła jest całkowicie inna i że mamy do czynienia z innymi dziećmi, Dużą rolę odgrywa społeczeństwo. Zobojętnienie, kompletne zobojętnienie na objawy przemocy. Bardzo często uznawane za takie, że a jakoś przejdzie, a jakoś to będzie, a jeszcze się przymknie oko, a może to się samo rozwiąże, a pozwólmy dzieciom samym działać. A okazuje się, że konflikt i ta przemoc, która z tego wyrasta, zaczyna eskalować i też to, że. Wydaje mi się, że nasz system szkoły też się troszeczkę do tego przykłada, że my nie, nie uczymy dzieci takiego konkretnego współtworzenia, współpracy, tylko jakoś tak system oceniania zawsze wszystko indywidualizuje, buduje taką odrębność, a mi się wydaje, że naszą rolą nauczycieli dzisiejszych czasów, prze, przede wszystkim dzisiejszych czasów jest to żeby uczyć naszych uczniów wspólnoty w klasie, pokazywania, że każdy uczeń w tej klasie jest ważny, zwracania uwagi przede wszystkim na niewygodne tematy i cały czas do nich powracanie i poświęcanie uwagi, żeby zbudować klasę na zasadzie takiej wspólnoty. Żeby pokazać też swoją postawą brak zgody na sytuacje i to diametralne, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Tutaj jest już też bardzo ważna nasza postawa, postawa rodziców yy, i też to, w jaki, w jaki sposób my te dzieci także wychowujemy. Ale zauważyłam, że właśnie przyzwolenie na to, może nie przyzwolenie, ale takie zobojętnienie, żeby nie przymykać oczu. Tutaj ja, yy, coś dołożę do tego, Lucyna, co powiedzieć, bo jednocześnie czytam czat yy, i kilka razy już się pojawiło o tym, jak kim ważnym elementem jest dom, prawda? Proszę popatrzeć na to w ten sposób, że mamy absolutnie różne modele wychowania, tak? Czyli nie ma jednej średniej statystycznej. My pewnie byśmy tam tak chcieli, żeby był jakiś taki uniwersalny model wychowania, który by nam te dzieci zabezpieczył psychicznie, fizycznie i tak dalej. Natomiast wiemy, że tak nie jest. I teraz jak jest to związane z zachowaniami przemocowymi? Na pewno państwo też bardzo często reagując na przykład na sytuacje przemocowe czy rozmawiając z uczniami, doświadczyliście sytuacji, w której uczeń, który był agresorem, nie był tego świadomy. Zdarza się tak bardzo często dla agresorów na przykład sytuacja powodowania agresji czy, czy znęcania się, wykluczania i tak dalej, może być formą żartu. Dlaczego tak jest? Jest to związane z domem, dlatego że my nie jesteśmy w stanie określić, do jakiego poziomu przemoc w domu jest akceptowana. Prawda? I to, jakby doświadczenia tych dzieci, wychodzące, nie chcę powiedzieć z domów przemocowych, ale z różnych domów, te zachowania oczywiście się przekładają na ich funkcjonowanie w szkole. Więc w różny sposób oni będą akceptowali przemoc, prawda? Niektórzy mniej, niektórzy bardziej. Więc tutaj ten model wychowania wydaje mi się jest absolutnie ważny. No i też my, jako nauczyciele, edukatorzy, pedagodzy, no musimy chyba dużą uwagę do tego przykładać próbować przynajmniej zrozumieć, z jakiego domu dziecko do nas przychodzi. Ja bym się tutaj odniósł, nawet coś piszę troszkę, bo bo tak chcę, staram się odpowiadać trochę, trochę na bieżąco, że Ty, Lucyna, tak poruszyłaś takie, prawda, i Ty, Kuba, też powiedzieć, no nie mamy wpływu na to, jakie dzieci z jakich domów trafią do klasy pierwszej, czwartej, pierwszej szkoły średniej i tak dalej, prawda? No bo nie mamy, no to jest jakaś losowa sprawa. Yy, przecież nie ma do, do, dokładnych wywiadów i tak dalej. I natomiast to nie jest tak przecież, że to jest pełny jakiś taki determinizm, no że jednak rola wychowawcy, czy rola w ogóle jakby szkoły, systemu w kształtowaniu, prawda, w wychowaniu jest nadal duża, bo, bo przecież my też, nawet jako dorośli ludzie, jesteśmy w stanie funkcjonować w różnych systemach zupełnie różnie, prawda, inaczej się zachowujemy w bibliotece, inaczej na spotkaniu ze znajomymi, inaczej w sądzie, prawda, jak nas poproszą na świadka, i tak dalej, że jesteśmy w stanie różne role przybierać i w różnych jakby orkiestrach grać, prawda? Jak nam tam dyrygent zagra. I myślę sobie, że to, co tutaj się pojawiało, i, i Ty też, Lucyna, o tym powiedziałaś, że takie poczucie wspólnotowości, prawda? I na ile ja tworzę dane miejsce, na ile jestem, nie wiem, zadowolony, dumny, że jestem częścią jakiejś społeczności, wspólnoty, prawda, to, to to na pewno jest bardzo mocno osadzone. Jeżeli ja jakby, nie wiem. Uważam, że jestem w fajnej klasie, prawda? I nie wiem, w fajnej szkole. Uważam, że to jest dobre miejsce dla mnie. Lubię tam być. Lubię tych ludzi. Znam ich. No to jest o wiele trudniejszy grunt na powstanie przemocy. Oczywiście może nadal wydarzyć, ale. Ale to takie proste, co, co bardzo często ludzie mówią na, na etapie integracji, bo jeżeli ja w klasach młodszych, gdzie tych uprzedzeń jest mniej, zdecydowanie, jak ja jestem w pierwszej klasie, to naprawdę, jeszcze niedawno obserwowałem mojego syna młodszego, jak był w pierwszej klasie, to naprawdę ganse galmu było, z kim on będzie siedział. I to, że na przykład oni się przesiadali i on siedział raz z Duzią, a raz z Piotkiem, a raz z kimś tam jeszcze, to powodowało, że, że on różne osoby odkrywał, i, tak dalej. I teraz, jeżeli mam dużo takich doświadczeń, lubię kogoś, znam go, robiłem z nim ileś rzeczy, to potem będzie mi trudniej go atakować. No, będzie mi trudniej być dla niego niemiłym. No najłatwiej jest przywalić, przepraszam za kolokwializm, komuś, kogo, kto jest dla nas kompletnie anonimowy, Jest jakimś gościem, który tam siedzi pięć ławek dalej, nigdy z nim w życiu pół zdania nie zamieniłem, to, a ktoś powie, że to głupek albo, że nie wiem, jego ojciec grzebie po śmietnikach, no to, no to łatwo, prawda, go wykluczać, szykanować. Jak był u mnie w domu, a ja u niego i robiliśmy projekt, albo byliśmy razem na wycieczce, albo byliśmy fajnego, no to już jest Trudniej. Hmm? Hubercie, ja już widzę też po y, oczach y, Jakuba, który chciałby powiedzieć prewencja. Przeciwdziałanie, tak? tak. No, wi widzę po prewencja. tobie. Y, ale ja muszę nas pokierować dalej. <grym> bo ja wiem, że my możemy przy prewencji zostać i to byłoby doskonałe, żebyśmy przeciwdziałali, <grym> przeciwdziałali przemocy. Y, bardziej Panie, chyba do ja naszej bo ja bardzo się boję, że to nam umknie. Bo powiedzieliśmy jedną rzecz, tak? Powiedzieliśmy najwięcej o tej przewadze. Ale jeszcze coś, co jakby myślę, że powinniśmy na to zwrócić uwagę, to będzie dosłownie jedno zdanie. To jest powtarzalność tych zachowań, bo w konfliktach jest bardzo często, że to, jest, to są incydentalne rzeczy. A tu widzimy taki łańcuszek, prawda? Że to się powtarza wobec jednego na przykład dziecka i eskalacja. Że jakby tak. to się rozkładało. Czyli mamy trzy, y, trzy elementy. Tak. Powtarzalność, okay. No i można dodać intencjonalność, prawda? Że to jest jakby. Ale, Czyli... jakby, ale powtarzalność. Tendencja do rozkręcania się i jakby przewaga, nie? To wtedy już no właśnie. No. E, prewencję zostawiamy, tak troszkę ją parkujemy. Pomysłów na prewencję, przeciwdziałanie było mnóstwo na naszym czasie. To czuć od, od Państwa, że, że świadomość o roli nauczyciela-wychowawcy, o modelowaniu, zapobieganiu, integrowaniu, budowaniu zespołów klasowych jest olbrzymia. To miód na nasze, myślę, nasze wszystkie wspólne serce, również Centrum Edukacji Obywatelskiej w imieniu zespołu mogę to powiedzieć. Przejdźmy w takim razie szybko do rodzajów i ten wątek, co może robić nauczyciel, który tak naprawdę ja czuję, że on już tam cały czas wybrzmiewa, bo rolą nauczyciela jest reagowanie, jak się pojawia przemoc, ale również rolą jest przeciwdziałanie, czyli prewencja, o której już zaczęliśmy rozmawiać. Dziękuję za wszystkie komentarze, które są na czacie. Super, w ogóle też takie dobre Roz... praktyki. Tak. Rodzaje przemocy, bo jest ich bardzo dużo. No ja bym powiedział, że cztery są. <laughs> Okej, okay, to niedużo może jednak. <laughs> Ale to wiecie Państwo, to każdy może mieć swoje, prawda? Ja na przykład bardzo nie lubię określenia przemoc psychiczna, osobiście nie lubię, ponieważ uważam, że każda wpływa na psychikę. Czy Ci ktoś pobije, czy przezwie, czy obsmaruje w internecie, czy wykluczy z grupy, to, to i tak ty jakoś psychicznie odbierasz to, prawda? Ale te cztery, które tutaj teraz na planszy, to widoczne na prezentacji. Fizyczna to wiadomo, prawda? To najprostsza, najbardziej prymitywna i właśnie pojawiająca się najszybciej czyli wszystko, co można zrobić człowiekowi za pomocą siły, prawda? Jemu lub jego własności, to też możemy na to rozciągnąć. Tutaj tu mamy bardzo szeroką skalę nie ma sensu chyba dużo o tym mówić. Jest to przemoc, której zazwyczaj najbardziej się boimy jako dorośli. I najchętniej, najżywiej na nią reagujemy. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele naj, najwięcej reagują na to. Ona jest widoczna, prawda, zazwyczaj też ciężko ją ukryć, prawda? no i tak dalej. I dzieci też. A, i dzieci się szybko uczą, że właściwie ona się za bardzo nie opłaca. Szczególnie tak w widocznych miejscach, no bo to. Dorośli na to reagują. Natomiast bardzo szybko młodzi ludzie prawda, właściwie już w przedszkolu wpadają na to, że słowami można tak samo właściwie przywalić jak, jak kopniakiem albo klockiem. I słowami prawda, można różne już rzeczy zrobić czyli no, możemy tutaj kogoś nie wiem, obrazić, ośmieszyć, zastraszyć, poniżyć, prawda? zawstydzić, nie wiem, napisać na niego obraźliwy wierszyk, albo ułożyć obraźliwą piosenkę, albo, albo obgadać, albo jego rodziców prawda, wyzwać, albo y, jego kota. No, ostatnio taki miałem jakieś historie z dziewczynkami z trzeciej klasy, które wyzywały swoje zwierzęta, jak już nie mogły siebie, na, na przykład. bo to też bolało po prostu w świecie. Y czyli słowami można bardzo dużo, no jest doskonalszym przykładem jest taka przemoc relacyjna. Zresztą o agresji możemy mówić tak samo, to tylko się zmienia jakościowo, gdzie już nawet często można słowami tego nie robić, tylko to są różne zachowania, które mają cię Wyrzucić z grupy, prawda? osłabić Twoją pozycję y, społeczną w tej grupie. Czyli to są wszelkiego rodzaju, można by powiedzieć inaczej, izolowanie, wyrzucanie, odrzuca, odrzucanie, wykluczanie. No, że albo z Tobą nie usiądę, albo nie będę z Tobą w domku na zielonej szkole, albo, albo nie będę Twoich rzeczy pożyczał, albo Tobie nie pożyczę, albo coś tam. Prawda? Też można tutaj masę jakby, albo, albo namówię innych, żeby się z Tobą nie bawili, albo Cię prawda, nie, gorzej traktowali. No i, y, no i cyberprzemoc, no to z kolei wszystko, co można. Przez internet zrobić. Właściwie można i słowami, i relacyjnie też można, bo można kogoś wyrzucić z jakiejś grupy. Fizycznie de facto właśnie też można, bo można komuś zaspamować telefon, tak, żeby go nie mógł włączyć. To na przykład u mojego syna w klasie kiedyś zdarzyło, że jeden chłopiec padł właśnie celem ataku dziewczynek i że one mu wysyłały po 700 wiadomości w ciągu wieczoru, także jak rano się budził, to właściwie telefon się rozładowywał na dzień dobry. Prawda? Także to też się da zrobić. No, no to tak można by powiedzieć. Jak dla no mnie. Mamy jeszcze przemoc ekonomiczną, prawda? Ale ona gdzieś tutaj będzie się zawierała. Tak, tak. No mogłoby. Chociaż to się bardziej zdarza w świecie dorosłych. W świecie dorosłych rodzin. Bo te mhm. zależności są tak większe, oczywiście. No tak, tu byśmy mogli, o seksualnej moglibyśmy powiedzieć, prawda? Ale ona właściwie też jest fizyczna, no tak naprawdę. No, jest. Ale tak, oczywiście, tak. No, jako... e ja czuję, że też ta przemoc, ta cyberprzemoc jest trudna do zauważenia, bo często dzieje się całkowicie poza klasą, poza okiem, uchem, czuciem nauczyciela, nauczycielki. I jednak, dostęp do urządzeń, które przekazują sobie wiadomości. Wiadomo, w grupie 11-17 lat, o której, o której mamy badania, no jest jednak coraz popularniejsze i, I myślę, że ta e, ciężko chyba wyposażyć dzieci w jakąś e, umiejętność radzenia sobie, czyli e, jak poradzić sobie z cyberprzemoc. Moje własne doświadczenie mówi, że tutaj jest dużo rozmów wokół tego, czy na pewno musisz być w jakiejś grupie, e, e, w sensie na grupie e, takiej do komunikacji, e, czy na pewno tam chcesz być, co tam się wydarza. To jest taka też taki rozmowy wokół tego z własnym dzieckiem, jakie jak prewencja przemocy. Teraz sama ja sprowadzam to do prewencji, ale to taki wątek, który gdzieś we mnie we mnie drzemie. To no tak, rzeczywiście problem z tą cyberprzemocą w Odróżnienie od przemocy takiej, nazwijmy to też kolokwialnie w realu, jest taki, że ona jest po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, słabo zauważalna. Po drugie, taka duża część życia dzieci i młodzieży jest przeniesiona do świata wirtualnego, do którego my kompletnie jako dorośli nie mamy absolutnie dostępu, prawda? Więc tutaj dla mnie, i to też jakby z mojego doświadczenia trochę wynika, dla mnie chyba najważniejsze jest to, żeby znaleźć sposób, w który. Dzieci i młodzież będą informowały nas o tej przemocy zachodzącej w świecie wirtualnym. Dlatego, że no to jest logiczne, jeżeli my o niej nie będziemy wiedzieli, po prostu nie będziemy w stanie na nią zareagować. Jasne. I nie wiem, czy są takie badania, które mówią o tym, jak, jaka część przemocy odbywa się w tej chwili w świecie wirtualnym, a jaka w, procentowo w świecie rzeczywistym ale na pewno i to też jeśli chodzi o rzecznikowanie czy bycie tym interwentem to jest też taki bardzo bardzo duży i ważny element przemocowości cyber prawda to jest myślę że to jest bardzo duży problem Jakubie ja ci jeszcze wejdę w słowo takich badań nie znalazłam bo teraz ja jestem na etapie poszukiwania różnych badań jak to wygląda w statystykach dostałam taką zajawkę w związku z tym tematem, ale znalazłam najnowsze badania, które wskazują, każda z tych przemocy wiadomo jest przemocą ważną i każdej po y y trzeba poświęcić y y y swoją uwagę, ale znalazłam takie badania, które wykazują, że przemoc relacyjna jest trzecim powodem na trzecim miejscu prób samobójczych wśród młodzieży. Więc ja nawet patrząc tutaj na fizyczną, słowną, relacyjną i cyberprzemoc, to tak wiecie co, mam takie wrażenie, że cały czas jakby wracamy do tych relacji, że te takie dobre relacje od samego początku, czy to jest w pierwszej klasie podstawówki, czy w czwartej klasie podstawówki, jak przejmujemy klasę, nie ma takiej klasy, takiego yy, etapu w którym gdzieś możemy sobie jakby odpuścić, bo każdy etap rozwoju tych naszych dzieci, jak jesteśmy wychowawcą, jest bardzo ważny. Nawet jeżeli pełnimy dyżury, to nie wiem jak jest u Was, ale ja prawie wszystkie przerwy mam w dyżurach, które zresztą bardzo lubię, bo okazuje się, że dyżury mają swoje też dobre strony. Można podsłuchać bardzo wiele rzeczy, udając, że się wcale naszych uczniów nie słucha, na przykład trzymając w termosie herbatę albo udając, że nie zwracamy uwagi. Można bardzo dużo rzeczy wyczytać między wierszami, można zobaczyć grupki, pomiędzy którymi widać, że zaczyna się coś tworzyć, ale tak jakby tej przemocy relacyjnej, tej przemocy rówieśniczej, ja zawsze jakby. Przemoc fizyczną można łatwo zauważyć. Przemocy psychicznej nie lubię tego słowa, bo rzeczywiście zgadzam się tutaj z Hubertem. Nie ma takiej, takiego rodzaju przemocy, który by się nie odcisnął na psychice dziecka. Jest każda, ale przemoc relacyjna, rówieśnicza jest chyba tutaj głównym takim, że jak są też nieprawidłowe relacje, to też dochodzimy do przemocy cyberprzemocy. cyberprzemocy. One rzadko bo... występują w izolacji, prawda? To Oczywiście. Bardzo... Dziecka są wszystkie formy, tak naprawdę. Na przykład się mówi bardzo często, że jeżeli występuje cyberprzemoc, to zazwyczaj te pozostałe też występują albo już wystąpiły, że rzadko się zaczyna tylko i wyłącznie od, od cyberprzemocy. I zgodzę się też tutaj z, z Jaśkiem, który pisał, prawda, też, że właściwie w tej chwili przemoc, cyberprzemoc w przypadku młodych ludzi powinniśmy traktować tak samo, bo, bo to jest tak ważny kawałek życia i właściwie trudno już. Myśmy mamy taki czasem podział prawda, na ten wirtualny, realny świat. Dla nich tak naprawdę jest realny. No. Zresztą te relacje są tak samo, prawda? tak samo boli wykluczenie, tak samo ważne są dla mnie, a może czasami nawet ważniejsze, ta ekspozycja społeczna przeliczana na na nie wiem, lajki i, i inne rzeczy. Prawda? Bo... Oczywiście. Ja jeszcze bym powiedział, że a propos cyberprzemocy, to jest chyba jedna z rzeczy, która no, bardzo się zmieniła od tego, jak na przykład nie wiem, my byliśmy dziećmi, bo. Jak, się, jak doświadczałeś przemocy, to, to doświadczałeś jej zazwyczaj na terenie szkoły, podwórka i ten, nie wiem, jakiegoś tam osiedla, grona takich rówieśników. Ale jak się poszło do domu, to właściwie człowiek był od tego wolny, nawet jeżeli prawda, tego naprawdę doświadczał. A w tej chwili nie jest od tego wolny, bo wystarczy sobie potem odpalić prawda, swoje konto na jakimś medium społecznościowym, na jakimś portalu społecznościowym i tam jest dalej to samo. Nie? Więc jakby już ciężko jest od tego uciec. I to jest taka no, broń masowego rażenia. No, taka, że bardzo szybko informacje się rozchodzą, prawda? no wiadomo, całe jakby dobrodziejstwo. Więc to jest trudne teraz dla tych młodych ludzi. Bardzo. tym te jest. społeczności, te grupy wirtualne one są o wiele większe, prawda? Tak, tak. Potrafią być większe, dlatego że jeżeli to mamy cokolwiek. To, 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 to twoja klasa w najgorszym wypadku to wiedziała. Nie tak. to szkoła, półosiedla, osiedla, Dzielnica tak. no, albo całe miasto, jak to jest mniejsza, mniejsza społeczność, prawda? Bo to się bardzo rozprzestrzenia szybko. Więc ilość jakby tych... Oddziaływań negatywnych się zwiększyła, prawda? W, w, w tej, tak, zdecydowanie. To jest broń osobnego naprawdę. Tak, i to jest, to jest też chyba tutaj, myślę, dla, dla uczniów czy osób doświadczających przemocy e, bardzo ważne, bo oni zauważają, że to nie jednostka, nie jedna osoba tak, reaguje przemocowo, tylko potrafią całe naprawdę potężne grupy. Tak, a, a ponieważ jakby tak jak mówiliśmy, no świadomość, świadomość na poziomie zachowania, to ja wiem co robię, ale na poziomie tego, że ja uczestniczę w procesie przemocy, no to już bardzo wielu młodych ludzi nie ma takiej świadomości, prawda? Jak ja poddaję dalej głupie zdjęcie kolegi, albo komentuję, albo nie wiem, zostawiam tam buźkę uśmiechniętą, prawda, albo taką tę śmiejącą się, płaczącą ze śmiechu, to właściwie co ja robię takiego, no nic, prawda, ale ja. Dokładam kolejny kamyczek do tej lawiny, prawda? do tej kuli śniegowej. No więc jakby, no właśnie to jest to. Zresztą zobaczcie, że młodzież w dzisiejszych czasach, brałam udział kiedyś w takim świetnym e, webinarze, język zetek i alf. Oni no. zaczynają izolować się od nas swoim rodzajem języka, tak żeby dorośli pewnych rzeczy nawet nie skumali według nich. Tak. tak jakby próbują tworzyć swój własny język, który na ich potrzeby jest dla nich zrozumiały, a my, właściwie przed nami też jest ogromne wyzwanie, żeby iść za nimi, ręka w rękę nie pójdziemy. Wydaje mi się, że to, to nie da rady, to trzeba by było zakorzenić się całkowicie w ich świecie, ale przynajmniej próbować nadążać za nimi i pewne, pewne takie em, kryształki ich języka wyłapać, żeby mniej więcej wiedzieć, co leży u podłoża ich aktualnych teraz problemów. Bo oni właśnie tworzą taki język, dzięki którym my dorośli możemy często też czuć się zdezorientowani, a przy tym też nie wiemy do końca o co kaman. według O co tu chodzi, tak jest. Ale można pytać, zwyczaj chętnie, chętnie odpowiadają. Jak ktoś ma żywe zainteresowanie tym naprawdę i to nie jest takie ekskatedra, to, to z oburzeniem, prawda, tylko takie z autentyczną ciekawością, to ja mam takie doświadczenia, że bardzo chętnie kawałek wykładu mi są w stanie udzielić. Ja się właśnie widzę, że wrócił na czat link do tego webinarium o języku ZTK i ALF. Ja akurat prowadziłam to wydarzenie, ono było szalenie interesujące dla mnie i podpisuję się pod tym, że to jest zupełnie inny świat i raczej mamy bardzo wąsko uchylone drzwi do tego, do tego świata, ale to nas bardzo mocno łączy z tym następnym naszym pytaniem, czyli o tym, jak reagować na przemoc i, i naprawdę... tak naprawdę. to zacząć. Właśnie, Lucyno, zaczęłaś od tego, że o wysłuchiwaniu, o słyszeniu, o podsłuchiwaniu, o rozumieniu języka. Czy otwierajmy w takim razie wspólnie teraz ten wątek, jak reagować na przemoc w bardzo różnych sytuacjach? Bo już powiedzieliście wcześniej, że nie zawsze zobaczymy. E... Przede tak, przede wszystkim mi się wydaje, przepraszam, pierwszym chyba i podstawowym punktem. Y... No, może się to wydawać właśnie banałem, ale wiem też z doświadczenia, że nie zawsze tak to działa. Przede wszystkim to jest wysłuchanie. Bardzo dokładne wysłuchanie osoby doświadczającej przemocy, dlatego że my wiemy, że na przykład to też w czasie tych naszych spotkań przygotowawczych się wybrzmiało, że jeden rozumiejący, akceptujący, wysłuchujący dorosły no, o 90% potrafi jakby to w 90% pomaga. Mamy taką statystykę, która mówi, że jeden rozumiejący dorosły potrafi zredukować chęć próby samobójczej o 90% na przykład. prawda? Więc to jest to jest wielka waga samego tego wysłuchania przede wszystkim. Ja bym chyba zaczął od tego. Mhm. No, ja, ja bym powiedział coś takiego, że wiecie, no, na poziomie. Pojedynczych zachowań, to, to na przemoc właściwie tak samo jak na agresję, nie? bo my nie wiemy, czy to właśnie jest y, kawałek agresywnego tak. zachowania równorzędnego, takiego, czy, czy przemoc. No chyba, że dobrze znamy grupę. No więc tu ktoś napisał, że szybko, tak, no na pewno y, na, na pojedyncze zachowania, prawda? To, to tak na, to, to przerywając, to znaczy bardzo zdecydowanie, prawda? Nie wiem, odwołując się do norm, wyrażając sprzeciw, prawda? Y, no na przykład, nie wiem. Słyszę, powiedzmy, że nie wiem, biorę jakiegoś ucznia do tablicy i słyszę, nie wiem, z końca prawda, sali, na przykład, no to zaraz zobaczymy, co ten debil prawda, albo Aleś popisze, albo się śmieją, albo widzę to na poziomie, nie wiem, gestów, prawda, bo to też mogą być przecież gesty, wywracanie oczami albo jakieś takie dyskretne bardziej. No to właśnie, no to, właśnie duża jest różnica, prawda, ktoś, o tutaj Pani Jolanta pisze, że musimy, nie udawajmy, że nie słyszymy. Ja a pamiętam... Chciałem zwrócić na przykład, uwagę na, na tego posta, tak. A, no właśnie, no to jest zasadnicza różnica, czy ja w przypadku, jak, jak, nie wiem, proszę kogoś do tablicy i słyszę śmiechy, prawda, i... I czuję, że to jest niefajne, no, że to nie jest śmianie się, bo tam koledze się nie udało, prawda? A mi się udało, bo to jest życzliwe często, ale takie przeciwko. No, to myślę, że nauczyciel czuje. To, to jest różnica, czy ja powiem cicha, cicha tam, cicho tam, prawda? Albo cisza, też to przerwę. Czy to wyciągnę i nazwę? Powiem, ej, słuchajcie, to co robicie w tej chwili, to jest dokuczanie, nie? Jakby ja nie pozwalam na coś takiego. No, na przykład, albo no, są zasady, że się wspieramy, a to nie jest wspieranie. Zobaczcie, no jakby to jest tyle samo zajmuje czasu, nie? Efekt jest właściwie praktycznie ten sam, tylko za jednym razem chodzi o to, żeby była cisza i ja żeby dalej prowadzić lekcję, a za drugim chodzi o to, żeby nazwać coś i przerwać, nie? Jakby to na takim najprostszym poziomie. Nie? To tak jakby... To... Mówiłeś, przepraszam, mówiłeś Jakubie o wysłuchiwaniu. Tutaj jest pytanie, a co jak dziecko, młoda osoba, nie, nie. mówi. Może się tak zdarzyć. Tak, no to jest, to jest, ciężka sytuacja, tak, bo generalnie, to wiemy też z doświadczenia, że nie wszyscy będą na tyle otwarci. To też warte zaznaczenia, że osoba, która, no trzeba mieć pewną siłę w sobie jako osoba, która doświadcza przemocy, żeby otwarcie o niej mówić. To też dla dzieci nie jest proste. A jeżeli, jeżeli zauważamy, na przykład, że mamy, też takie sytuacje mi się zdarzyły. Że mogłem przypuszczać, że na przykład w mojej klasie jakaś osoba, załóżmy, doświadczała przemocy, a nie byłem w stanie z nią porozmawiać. Ja sobie zawsze planowałem coś takiego ogólnego jakiś, jakąś na przykład godzinę wychowawczą, którą robiłem dla całej klasy. I to generalnie początkowało cały potem szereg Wydarzeń. Bardzo często się zdarzało tak, że po jednej, drugiej takiej godzinie wychowawczej te osoby przychodziły po prostu, jakby zachęcone tym, co się, co się wydarzyło. I to takich narzędzi jakby przeciwdziałających przemocy w ramach godziny wychowawczej. Tu znowu wracamy do prewencji, prawda? Jest dużo, scenariusz jest, jest bardzo dużo, ale przynajmniej temu dziecku dajemy pewne poczucie. Może bez, nie bezpośredniego, ale pośredniego wysłuchania czy wpłynięcia na niego. I to też może, rezultat tego może być taki, że to dziecko po prostu prędzej czy później do nas przyjdzie. No, mi się nie udało nigdy, jeżeli miałem osobę, z, z, tak jak tutaj to pytanie padło, która nie, nie, nie chciała mówić, chyba nigdy mi się nie udało w takim bezpośrednim kontakcie, wiecie, bardzo jednoznacznie wyciągnąć informacji. Też czułem takie, czułem to, że te, ta osoba po prostu się blokuje, więc próbowałem najpierw działać ogólnie. Okay. Mhm. Ja, czyli, ja mogę... cały, czyli cały czas Jakubie wracamy do tej wspólnotowości, żeby zbudować tak. Na tak, to tak. prawidłowe podłoże. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tak. Um, Nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze, że osoba, z którą rozmawiałam, nie powiedziała o co chodzi. Nigdy nie zmuszałam. Czasami jak widziałam sytuację, że nie chcę mówić, zapewniałam ją o tym, że jestem i zawsze może do mnie przyjść, ale gdzieś tam swoimi podziemnymi kanałami robiłam wywiady, co może być, co może być przyczyną, dlaczego nie chcę przyjść, powiedzieć, kto to może być. Ale to, co mówił tutaj Jakub, to jest właśnie to poczucie tego bezpieczeństwa na zasadzie ogółu, bo jeżeli klasa będzie wiedziała, że są normy, których należy przestrzegać, a one zostały zachwiane, to oni tak jakby wciągną się w ten proces wyciągania tej, tej osoby i jakby współtworzą ten cały proces. Tutaj można liczyć na klasę, ale znowu, żeby liczyć na klasę, to trzeba zadbać o całą klasę. Tak, więc. Żeby zadbać o całą klasę, trzeba wykazywać swoją postawą, że się reaguje że się nie jest głuchym, że się nie jest ślepy na żadne sytuacje, że się jest otwartym i ciągle takim czujnym. Wydaje mi się, że zawód nasz nauczyciela, no nasza codzienność pokazuje, że my nawet nie możemy sobie nie pozwolić na czujność albo ten, bo są rzeczy, które mimochodem my wyłapujemy. I widzimy, bo w jakiś sposób jesteśmy też specjalistami naszej codzienności. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, ale to co jesteśmy, to co możemy, to możemy zrobić. I jak reagować na przemoc? Wydaje mi się, że reakcja będzie dwustronna, jeżeli dobrze współpracujemy z domem. I jeżeli ta współpraca nam się układa, bo nie wszyscy chcą współpracować, ale na pewne rzeczy wpływu nie mamy, bo już dorosłych osób do pewnych rzeczy zmusić nie możemy, ale jeżeli zbudujemy to dobre zaplecze, Wychowawcze właśnie na podstawie takiego bezpieczeństwa, zaufania, dyskrecji i takiego, że można na nas liczyć, to pewne rzeczy naprawdę bardzo ważne można wyłapać. Jestem świadoma tego, natomiast ja bym jeszcze tutaj zaznaczyła jedną rzecz. Ta rzecz występuje częściej u dziewczynek. Ja to wiem, jest coś takiego jak autoagresja która y, jest skierowana w stronę samookaleczeń, a uwierzcie mi, że samookaleczeń mamy masę. W szkole podstawowej w klasach siódmych i ósmych ogromnie, a także w klasach szóstych, a nawet piątych. I muszę powiedzieć jedno, że my tego nie widzimy. O tym się nie mówi i żadna dziewczynka jeszcze nigdy nie było sytuacji, że przyszłaby powiedziała proszę panią, ja się samookaleczam albo ja się tnę. Nie ma czegoś takiego. To, ten rodzaj autoagresji jest właśnie bardzo ciężki do zdiagnozowania. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli nie mamy dobrej współpracy z domem, z rodzicami, że nie mamy takiego dialogu, kontaktu, to to będzie nam bardzo ciężko wyłapać, bo samo okaleczenia, które są w, w dzisiejszych czasach, naprawdę bardzo, ale bardzo to mają wysoki procent, w szczególności właśnie u dziewczynek, to bardzo ciężko jest właśnie znaleźć ten moment, w którym Ktoś powie, no, jeżeli zauważy koleżanka, jeżeli zauważy, to, to. to powie coś, ale sama osoba, która dotknęła tego problemu, a to jest ogromny problem i tutaj trzeba się bardzo pochylić i trzeba być bardzo delikatnym i bardzo czujnym, to bardzo jest ciężko to właśnie wyłapać. Bardzo. Czy ja mogę jeszcze jedną rzecz, bo tak chciałbym, żeby. Zapraszam. Zapraszam z tym, bo, bo to jest, jak, jak prawda reagować? To było to pytanie: co jak dziecko nie mówi? nie? Bo rzeczywiście czasem nie powie prawda? I ja podzielę takim doświadczeniem, które dla mnie było, jak, jak ja się jakoś tam nie wiem, kiedyś zajm... uczyłem sam jak takiego kontaktu z tymi dziećmi, które doświadczają przemocy, to było dla mnie szokujące i chcę się z Państwem tym podzielić, bo mi się wydaje, że to jest takie być może nie, nieoczywiste, że czasami można powiedzieć, że osoba, która doświadcza przemocy, czasami potrzebuje wykładu. <noise> I że to może się wydawać głupie. <noise> I podam przykład i myślę, że będzie bardzo obrazowy. Kiedyś mi nauczycielka na szkoleniu opowiadała, że przyszła do niej, ona była wychowawczynią klasy, chyba siódmej, wydaje mi się, jakaś końcówka podstawówki, albo to mogło być jeszcze wtedy gimnazjum. No, myślę, że to był taki lat. I przyszła do niego yy, siostra chłopca, tego chłopca, który ona miała podejrzenie, że on doświadcza przemocy, i powiedziała, że przez przypadek, czy z ciekawości przeczytała jego pamiętnik. W tym pamiętniku on bardzo szczegółowo opisywał, co mu koledzy z klasy robią, jakie to są zachowania. No i był oczywiście dylemat, prawda, czy w jaki sposób, no, oczywiście ta siostra powiedziała, że to w tajemnicy, że, że tylko niech pani powie, obieca, prawda, że nikomu nie powie itd. i tak yy, dalej. I ta chłopczyni mówi, że długo się bardzo z tym no, borykała, co z tym zrobić, czy, czy no, bo czuła, że, że nie może tego ta tak zostawić. I mówi, że zaczęła tę rozmowę z tym chłopakiem, miał na imię Robert, i ona mówi, że zaczęła od takiego zdania. Powiedziała, Robert, wiem o wszystkim, co oni ci robią. I wiecie, co odpowiedział ten chłopak? On się rozpłakał i powiedział, O Jezu, jak to dobrze, że nie muszę już tego opowiadać. Nie? Czyli. No właśnie i ona to potem nazwała, powiedziała słuchaj, to co, się, to, co oni ci robią to jest przemoc, to jest dręczenie, ja się tym zajmę I, i całe dalej jakby, prawda, że to jakby jest niesprawiedliwe, no to wszystko co powinna osoba doświadczająca przemocy, ale wiecie, nie, on nie musiał tego wszystkiego, prawda? więc jak czasami my wiemy i jakby wiemy z paru źródeł, koleżanki nam powiedziały, nauczyciele to zobaczyli, samemu zaobserwowałem, rodzice nam to powiedzieli jakoś, to Pokiego grzyba, jeszcze raz to dziecko, prawda, indagować i, i kazać. Mu. No, nikt tego nie lubi mówić. No, naprawdę, jak wiecie, jak ja bym doświadczał przemocy, to też bym tego, to, to czas, czasami jest, nie że nawet osoby, które doświadczają takiej przemocy w świecie dorosłych, prawda, mobbingu, mobbingu, przemocy domowej, na przykład są zmuszane, żeby kilka razy o tym opowiadać. Policjantowi, sądzie, komuś tam jeszcze, prawda, że jest trauma za każdym razem. Więc jakby czasami, jak to wiemy, to po prostu można powiedzieć, słuchaj. Ja. Wiem, według mnie to jest przemoc, nie? I jakby jak będziesz chciał się podzielić, no tak powiem, co wiem. I to, to może być przyczynek do rozmowy. No to tak, chciałem tyle powiedzieć. Tak, ja, nie wiem, czy się, ja nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, Jakubie. Zaraz Ci oddam głos, ale jak już myśli galopują w mojej głowie, to boję się, że stracę potem wątek. I czy Państwo się ze mną zgodzą? Jest jeszcze ciągle taka stygmatyzacja społeczeństwa, że jak jest przemoc, to wstyd się przyznać, że coś jest nie tak. Że mój świat się zawali, że będę musiała wyjść z jakiejś strefy komfortu, że nie jestem w stanie już więcej udawać i że moje życie się kompletnie zmieni. Ale jeżeli mamy na myśli dobro dziecka i jeżeli kierujemy się dobrem dziecka, to naprawdę wydaje mi się, że my nauczyciele. Wychodzimy z roli, z roli oceniającego sędziego prokuratora, tylko stajemy po drodze te, po stronie tego rodzica, wyciągamy rękę i chcemy pomóc, bo przecież ta nasza rzeczywistość jest wspólna. Wychowując czyjeś dziecko, idziemy ręka w rękę z rodzicem. Nie ma innej możliwości, żeby rodzica nie wesprzeć, jeżeli robią się ciężkie sytuacje, bo ciężkich sytuacji my nie ominiemy, a ciężkie sytuacje zawsze będą prowadzi, prowadziły do różnego rodzaju problemów. Więc wydaje mi się, że Także nasza postawa, wychowawców, nauczycieli, jest bardzo ważna, żeby pokazać, że można z nami współpracować, że to nie jest żaden wstyd, że my nie poopowiadamy po całym mieście, że napiszemy do koleżanki, że są takie problemy. Nas obowiązuje tajemnica, nas obowiązuje dyskrecja, ale jednak jeżeli pokażemy rodzicowi, że chcemy mu pomóc, bo nieraz rodzice wstydzą się naprawdę wyciągnąć, poprosić o tą pomoc, wstydzą się, że jak powiedzą coś, że ktoś pomyśli sobie, że to jednak nie jest idealny dom, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie ma idealnych domów. Ale właśnie walka, walka z tymi przeciwnościami, to to jest właśnie pokazanie, że jesteśmy, że jednak jesteśmy po dobrej strony, stronie mocy, że chcemy to zmienić. No tutaj rzeczywiście problem tak się już kilka, kilka razy wybrzmiało. Yy, mm, zgłoszenie Sytuacji przemocowych, czy zgłoszenie bycia osobą doświadczoną przemocą jest trudne z powodu wielu czynników: wstydu, strachu, więc potrzeba by ja tutaj jakieś... nad tym. Tak, tak, jakiegoś. Sobieski. Tak, kanału anonimowego, prawda? Ja jestem interwentem w, na platformie ResQL. To jest niestety usługa płatna dla szkół, ale. O tyle jest to wydaje mi się bardzo efektywne. Dlatego że młodzież dzieci mają darmowe aplikacje do usługi, która jest wykupiona przez szkołę, i oni w sposób absolutnie darmo, anonimowy z jednej strony mogą przesłać informacje o przemocy do interwenta, mają prawo wyboru interwenta, mają, tam są gotowe nawet szablony, czy gotowe jakby takie formatki do tego, jaki typ przemocy to jest. Nie mówię o tym, dlatego, żebym lokował jakikolwiek produkt, tylko mówię o tym jako o narzędziu, które daje dodatkowy dostęp dorosłemu do informacji o sytuacjach przemocowych, które z kolei ze strony osoby, która doświadczyła przemocy, może poinformować o tej przemocy w sposób absolutnie anonimowy lub nie, w zależności od wyboru. Więc to jest taki do, dodatkowy kanał, jakby dostępowy, prawda? I jakby wracamy do tego, co było na początku. Jeżeli nie dowiemy się o przemocy, nie, nie zobaczymy, nie, nie, nie będziemy wiedzieli, że ona istnieje, no to w żaden sposób nie będziemy mogli na nią zareagować. No tak. Oczywiście. A już niestety jest tak, że od pewnego wieku dzieci, no, jeśli to rzeczywiście jest przemoc, no, to mają tendencję do ukrywania tego. No, nikt się z tym nie afiszuje. Zarówno poszkodowani nie opowiadają, prawda, tak jak tutaj. Świadkowie mamy... tak samo, prawda? Światkowie też nie, a sprawcy no to w ogóle przecież nie mówią. Oczywiście. Znaczy, no, nie mówią, a proszę Pana, ja go nienawidzę i go obsmarowuję codziennie Oczywiście. w internecie i, i go wyzywam. Prawda? No Nie są głupi. Więc myślę, że to jest tak. Po pierwsze, no to cały czas nam wraca ta prewencja, prawda? Czyli, że generalnie w klasach, w których jest dobra atmosfera, no to nawet jeżeli jakieś pojedyncze te początki przemocy zaistnieją, to zazwyczaj się trafią dobre dusze, które o tym mówią, prawda? I jakoś na to reagują, w związku z tym to się nie rozwija. Ale w klasach, gdzie jest jakby podatny grunt na, na przemoc, ja bym jeszcze dodał bardzo, bo tutaj też Lucyna dużo o tym mówiła, właśnie, że no to na przykład to teraz, nie wiem, Ken Rigby o tym pisze, Australijczyk, prawda, Bob Meer, taki Holender, który o tym też pisał, że, że takie dwa komponenty są bardzo często odpowiedzialne. Te normy grupowe, niewłaściwe, pozwalające na przemoc i jakby słaba pozycja wychowawcy. Że, że jak te dwie rzeczy się złożą, plus jakby no konstelacja trudnych dzieci, na których często nie mamy wpływu, prawda, no i ten zespół się trafi. Ale, że jeżeli jakby ma, dostajemy trudną klasę i, i tam jakby nie ma aktywnej roli wychowawcy, czyli to nie jest lider, który jak widzi, że ma ciężko, no to podciąga rękawy, prawda, i lepi ten zespół tak, żeby, jakby, nie wiem, jest obecny, dużo gada z tymi dziećmi, jest w nieformalnych różnych sytuacjach i tak dalej, to wtedy jest szansa, żeby to te, te model, ten model swój, prawda, narzucić takim pozytywnym, takim pozytywnym modelowaniem. Natomiast jeżeli najgorzej, jak klasa, która jest trudna, a czasami to wiemy, na przykład w podstawówce to często wiemy już po trzech pierwszych latach. I jeszcze wtedy na przykład no bo wychowawczyni, no bo to najczęściej są kobiety, pewnie w 95% w Polsce, wychowawczyni ręczy to są kobiety, I jeszcze to trzyma, no bo jest 90% czy 85% czasu z tymi dziećmi, więc jakby to, a one rozwojowo też jeszcze są bardzo w zależności od dorosłych, a 10 lat jest takim momentem, że to jest ostatni moment, kiedy są bardzo jeszcze wobec dorosłych, prawda, takie akuratne. No to jeżeli taka klasa trudna. Dostanie wychowawcę, na przykład, który, no nie mnie nie angażuje się, albo tylko chce uczyć, albo pracuje jeszcze w trzech innych szkołach, albo ma z nimi tylko godzinę wychowawczą i, nie wiem, jedną lekcję, albo pół lekcji, bo przecież takie historie też są, że, że dostaje klasę, na przykład wychowawca, który ma z połową klasy angielskiej. No to ja takie znam, prawda, szkoły. Pewnie też znacie, Państwo też znacie. No ale że to jest kluczowy kawałek, jakby, że jeśli ja ulepię ten zespół, no to nawet jak tu się pojawi, to mam szansę szybko zareagować, bo, bo ktoś mi o tym powie, prawda, albo sam to jakoś szybko zobaczy, albo rodzice też jakby mi, prawda, jak z nimi dobrą sobie współpracę ułożę. No najgorzej właśnie jak odpadnę i to sobie się będzie żyło swoim życiem, a ja będę mieć jedną godzinę, na której oni będą mi z dzióbków spijać, bo, bo jakby uznają, że trzeba przed tym wychowawcą, prawda, tutaj fasadę trzymać, no to to jest chyba i Ale widzisz, widzisz Hubert, to o czym powiedziałeś to lepienie zespołu, czy taka postawa bardzo mocno aktywna. Taka, uchowani, nie? Tak, to y, uważam, że to przede wszystkim zbuduje takie zaufanie, które potem doprowadzi do sytuacji, w której uczniowie, którzy doświadczyli przemocy chętniej przyjdą porozmawiać. Jasne. Zwierzyć się, skomunikować chociaż. I tutaj to jest chyba jakoś, wydaje mi się, no nie da się tego zrobić przez jedną, dwie czy, czy pięć godzin wychowawczych. To jest kwestia chyba jakby założenia, jakiego typu wychowawcą chcemy być, prawda? Ja też miałem, przypomina mi się taka sytuacja, kiedy <laughs> jakaś grupa uczniów przyszła do mnie jako do rzecznika. Mówiąc o sytuacji przemocowej i okazało się wtedy, że przychodzą do mnie, dlatego że próbowali rozmawiać z wychowawcą, ale wychowawca jakby nie wykazał ogólnie to nazwę, nie wykazał w ogóle zainteresowania sprawą. Więc Tutaj to... był taki wątek nawet na czacie gdzieś parę minut temu. Była, więc to jest... No... Proszę Państwa, my wiemy generalnie wszyscy, że powinniśmy być zaangażowani. Czasami się nie da, bo, bo też yy, wiadomo, różnie nasze dni wyglądają, ale wydaje mi się, że nie możemy sobie pozwolić na zbagatelizowanie po prostu yy, nawet najmniejszego elementu, który może nam się wydawać elementem przemocowym. Yy, więc znowu wracamy do tego wysłuchania. Wysłuchanie, wysłuchanie, wysłuchanie. To jest, wydaje mi się, podstawa. Ja pozwolę wam tutaj wejść w, w tę dyskusję, ponieważ pojawiły się dwa pytania. Hubert już odpisał na pierwsze pytanie, czyli jak rozmawiać z osobami, które są sprawcami przemocy to nam się nie zmieści w dzisiejszym planie, ale Hubert już zapowiedział, że ten warsztat ten, to webinarium będzie miało kontynuację. Jutro a najpóźniej w czwartek wyślemy państwu jak zawsze paczkę wiadomości, wiadomość z paczką linków materiałów i tam również będzie link do zapisów na warsztaty. Właśnie z Hubertem dotyczące przemocy będziemy pogłębiać te wątki, i Hubert już zapowiedział, że może się to zmieścić, czyli jak rozmawiać z osob osobą, która jest sprawcą przemocy. Więc bardzo proszę być w nasłuchu mailowym od nas. Taka wiadomość przyjdzie. Proszę się zastanowić nad terminem, bo będzie krótki czy na pewno mają Państwo czas, bo liczba miejsc na, to, na te warsztaty będzie po prostu ograniczona. I... Jednak były bardziej warsztatowo, prawda, tak. niż właśnie wykład, panel i tak dalej. Dokładnie, wszystkie szczegóły będą w mailu, więc ten wątek rozmowę trochę zostawimy, ale ja chciałam o jedną rzecz zapytać. A co w sytuacji, kiedy do was przychodzi rodzic? I hmm. mówi, że jego dziecko doświadcza przemocy. No, bardzo często. O, zdaniem, bo ten wątek tak. rodzicielski nam tutaj wracał na różne sposoby. Ja wiem, że prosiłam, żebyśmy go mocno nie rozwijali, bo mamy już ze sobą webinaria o rodzicach, ale co w sytuacji, kiedy nie przychodzi siostra, nie przychodzą uczniowie, my nie obserwujemy, bo my nie, nie czuliśmy przez skórę, że coś się dzieje i przychodzi rodzic. I się budzimy z pięknego snu na przykład. Na przykład. No tak, no tak. Nikt nie chce podjąć tej odpowiedzi na to trudne pytanie. Ja się zastanawiam się, co, czy, czy, czy mam zacząć, bo dokładnie taką sytuację miałem, kiedy rodzic. Zaczynaj chyba pewnie. No, wiecie Państwo, podstawa znowu, no, rozmawiam z tym rodzicem, czy wysłuchuję tego rodzica. Przy czym też moje doświadczenie mówi mi, że absolutnie inną perspektywę na, na całą sprawę będzie miał rodzic, i to jest naturalne, prawda? A inaczej inaczej uczeń. No, i w moim przypadku to była taka: tam chodziło o wykluczenie. Jedna z jakichś tam, załóżmy, ostatnich sytuacji. No i po, co do kłębka, po prostu tak jak lucyna powiedziała, gdzieś trzeba porozmawiać może z tymi osobami, które jakoś dyskretnie, które są z tą osobą, o której rodzic mówił, zaprzyjaźnione w jakichś bliższych relacjach. Można spróbować. Porozmawiać. To też kwestia ustalenia jakby z tym rodzicem, bo rodzice też z różnymi zamiarami jakby do wychowawców przychodzą. Tak? Są rodzice, którzy mówią, niech Pan nie mówi, nie rozmawia z moim synem, ja tylko chcę poinformować, a niektórzy mówią, czy mógłby Pan porozmawiać z moim synem, czy z moją córką, bo, bo my już w domu na przykład nie wiemy, co mamy robić, prawda? No i no, tu trzeba wszystkie strony tej sytuacji, jakby zbadać. Rodzic, przy czym mówię, perspektywa rodzica zawsze będzie inna, prawda? Niż uczniów w szkole, niż osoby, które do tej szkoły chodzą. Ja zgadzam się tutaj z Jakubem, ale chciałam powiedzieć jeszcze jedną, przynajmniej dla mnie bardzo ważną rzecz. Wysłuchuję, stwarzam takie warunki do rozmowy, gdzie siedzimy na zasadzie partner z partnerem, proponuję nawet coś do picia, żeby ta rozmowa całkowicie przebiegała w innej atmosferze, poświęcam czas, nie ponaglam rozmawiamy, staram się zrozumieć jedną stronę, zrozumieć drugą stronę. Możemy iść głębiej, jeżeli jesteśmy na przykład, czujemy się, że nie jesteśmy kompetentni, że zaszło to za daleko, więc możemy, możemy temu rodzicowi poradzić, gdzie może jeszcze poszukać pomocy, ale nie tylko przede wszystkim dla ucznia, ale także dla siebie, bo jeżeli jest to przemoc, która dotyka rodzinę, że gdzieś uczniowie, bo uczniowie czasami potrafią eskalować taki konflikt, gdzie nie zostawiają tylko ucznia, tylko gdzie także jakby ingerują w sprawy czyjejś rodziny, obrzucają rodziców i tak dalej. Więc ja proponuję tutaj, jeżeli ta przemoc wychodzi już poza granice, naprawdę takie, że szkoła nie poradzi sobie z, z tym, to są instytucje, które sobie mogą z tym poradzić. Ja, jeżeli... ja ci mówię, tylko przerwę. Przepraszam. Tak. Przerwam, bo chyba ważne jest w tym miejscu, żebyśmy jasno zakomunikowali, co też w czasie tych naszych spotkań przygotowawczych czy spotkania wybrzmiało, że nasze kompetencje jako nauczyciela, wychowawcy, one po prostu w pewnym momencie się kończą. Właśnie e... chciałam to powiedzieć. Przepraszam, przepraszam. że Podpisujemy się pod tym wszystkim. Tak, Jakubie, bardzo dobrze. nie dobrze, że to jesteśmy... wyobrażasz. Jeżeli jesteśmy regularnym nauczycielem, przedmiotowcem, pamiętajmy, że nie jesteśmy psychologami, terapeutami. Oczywiście. Prawda? Jakkolwiek bylibyśmy doświadczeni przez różnego rodzaju kursy, nie kursy. Nie, wydaje mi się, że możemy dojść do pewnego momentu, ale kiedy czujemy, że to nie jest absolutnie w naszych kompetencjach, nie jest to żadna ujma na honorze trzeba po prostu tą sprawę oddać specjalistom. I kto wie, czy dokładnie w ten sposób, jakby nie tyle, że nie rozwiążemy sytuacji, ale no, nie zaszkodzimy też, prawda? Tak, właśnie chciałam, żeby to wybrzmiało, właśnie, że podajemy, gdzie można się jeszcze udać po pomoc i tak dalej, ale zaznaczyć, że, proszę Państwa, jestem z Wami, chciałabym, żebyście mi Państwo informowali, ale naprawdę nic więcej już dla Państwa zrobić nie mogę, bo moje kompetencje w tym miejscu się kończą. I uważam, że taki właśnie, Uczciwe postawienie sprawy, to jest najlepsze, co możemy zrobić, po prostu. Takie podejście do rodzica że, yy, i do ucznia też, yy, przede wszystkim, że gdzieś przyznać się do tego, że my nie jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie. Jasne. Ja myślę, to jest... że to jest ważna, jakby pierwsza tak naprawdę reakcja, na to, jak rodzice przychodzą. Da? Bo, bo, Po pierwsze, żebyśmy tego nie zbagatelizowali. E... Ale oczywiście, tak jak ty, Tykuła też mówiłeś, że to bardzo różnie wygląda z różnej perspektywy. No, rodzice mają dostęp do części, jakby tylko relacji tego, tego świata. No, w najlepszym wypadku mają dostęp do tego, co im opowiada ich własne dziecko. A w gorszym wypadku to tego, co obserwują, na przykład na zmianę w zachowaniu czy, czy jakieś niepokojące sygnały. No i teraz tak, no, że, bo ja się z tym na przykład wiele. Parę ładnych lat prowadzimy prawda, zajęcia dla, dla dzieci, które doświadczają przemocy i dla ich rodziców, i bardzo często ci rodzice opowiadają, że niestety to cały czas się zdarza, że um, się stykają z taką pierwszą reakcją np. wychowawcy, czy czasami pedagoga, psychologa, czasami dyrektora szkoły. Na przykład przychodzą, jakby wykładają te karty na stół, mówią o tym, że ich dziecko doświadcza przemocy i słyszą w odpowiedzi, ale my tego nie widzimy. Nie dziwne, że nie widzicie, no bo dzieci to ukrywają. Ale i to, i to jest koniec tematu. I tu właściwie nic za tym nie idzie więcej. Znaczy ja mówię A, a tu ktoś mówi, ja mówię czarne, a ktoś mówi białe i koniec. I, i to jest bardzo niefajna postawa, prawda? ponieważ jakby no Właściwie zamyka. I że dużym błędem jest takie jakby opieranie prawda, osądu tego, czy jest przemoc prawda, w klasie, czy nie ma na, na własnym widzimisie, na tym, że u mnie na matematyce to wszyscy prawda, są super spokojni i niemożliwe, żeby była u mnie w klasie przemoc. Więc jakby taką to, co tutaj już ktoś też pisał na czacie, że taką właściwą reakcją, no to jest, że ja bardzo Państwu prawda, dziękuję, no nie miałem o tym pojęcia, jeżeli nie miałem, ale że oczywiście my to sprawdzimy jako szkoła, prawda, że możemy to się temu przyjrzeć tej sytuacji, ale też to, to, co ty mówiłaś, Lucyna, i co mówiliście wcześniej, że jakby też no nie obiecujmy, no bo czasami jest takie, wiecie, tak, no bo to jest tak, jak ja to dostaję takie coś jako wychowawca, no to trochę jestem w poczuciu winy, nie? Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że czasami nam jest wstyd powiedzieć, e, prawda? Tak. Wydaje nam się, że my jako wychowawcy powinniśmy o tych naszych grupach, klasach, zespołach wiecie wszystko. wszystko. W ogóle u mnie się to nie powinno zdarzyć, nie? Jest. Tak, to nie u mnie, wszędzie tylko nie u mnie, ale to jest absolutnie niemożliwe, żebyśmy wiedzieli, nie mówię nawet wszystko, ale żebyśmy wiedzieli dużo. Tak. Prawda? Bo to jednak klasa, to, to drugie życie klasy to jest dość hermetyczne życie. Tak. Więc ja myślę, że to jakby to, co budowaniu, obudowanie, to prawda, na przykład jak to dziecko rzeczywiście, bo to w różnym momencie to możemy jakby odkryć prawda, tę przemoc. No, to pół biedy, jak to trwa parę tygodni, no, to mamy szerszy wachlarz tutaj działań, no, gorzej jak to na przykład półtora roku się dzieje, a my tego nie, nie widzieliśmy jakoś też się to może wydarzyć. No, jakby oczywiście. Albo nie skleiliśmy tych klocków, no tych kawałków, że ktoś coś widział, ale nie, jakby nie porozmawialiśmy ze sobą jako zespół. No i też sobie myślę, że, że tak jak mówicie, no nikt przecież terapii wobec na przykład tego dziecka nie będzie uprawiać w szkole, nie? Nawet psycholog, no, żeby jakby to może to być pomoc taka doraźna, czy, czy wspieranie długofalowe, ale jakby na albo terapii rodzinnej, albo czegoś tam jeszcze innego. Ale to chyba myślę, że, bo to też powiedzieliśmy się na tym spotkaniu naszym przed webinarem, to myślę, że to tak wyraźnie, też musimy powiedzieć, że, że jakby tak naprawdę jak, jak już diagnozujemy, że to jest yy, zjawisko przemocy wobec jakiegoś tam dziecka od nas z klasy, to że no, idealnie by było, żeby ten wykowca nie był sam. Nie? Czy że tak naprawdę. To jest tak dużo rzeczy do zrobienia, że, że tutaj właściwie aż by się prosiło, żeby to zespół pracował nad tym. Nie? Poza tym to też dotyka całego systemu tak naprawdę szkolnego. Hubertie, czy ty możesz opowiedzieć o tym, jak stworzyć taki zespół, co jest bardzo dla mnie na przykład nowe, że to jest czasowy zespół. Bo ja wyświetlam specjalnie to pytanie, żeby Państwo czuli dobrze, w którym miejscu jesteśmy. Jesteśmy przy ostatnim wątku, czyli kiedy warto i a wręcz należy, jak powiedzieliście, sięgać po pomoc, bo kończą się nasze nauczycielskie kompetencje. Powiedziałeś, nauczyciel-wychowawca nie może być sam. W takim razie, jak stworzyć w szkole zespół i co mogą nauczyciele, nauczycielki, czyli po prostu wychowawcy w tym zakresie? Jakie są możliwości, żeby taki zespół stworzyć? Bo zobaczcie, jakby, no myślę sobie tak, że zawsze w szkołach funkcjonują zespoły takie wychowawcze, prawda? czyli nauczyciele, uczący daną klasę. To no często się spotykają, w niektórych szkołach regularnie, w niektórych mniej regularnie i tak dalej. Ale przecież spokojnie możemy tworzyć coś takiego. To myślę, że to jest jakby na wniosek wychowawcy powinien to jakby, nie wiem. Ogłosić, prawda, za stworzenie takiego zespołu dyrektor, prawda? no bo to jest taka osoba, która ma, jakby, jest zwierzchnikiem, jakimś. I że to jest zespół, tak jak powiedziałaś Kasia, czasowy, że to jest zespół, nie musi być jakby, i powinien, jego skład powinien stricte wynikać z diagnozy, czyli jeżeli mi wyjdzie w mojej diagnozie. Diagnoza to takie szumne. Pewnie na tym warsztacie więcej powiemy, no, ale to jest nic innego jak nie wiem, zestaw obserwacji, prawda, rozmów z różnymi osobami, różnych kanałów dowiedzenia się, jak jest w tej klasie. I powinien z tych wynikają wynikać z diagnozy. Jeżeli mi wychodzi, że najwięcej przemocy y, wobec nie wiem, Sebastiana z mojej klasy jest na WF-ie, to przecież to jest naturalne, żeby pan od WF-u w tym zespole się znalazł. Jeżeli mi wychodzi, że. Y, Dzieci, które stosują przemoc, najbardziej uwielbiają panią od matematyki, prawda, i to jest dla nich guru, no to, to jest naturalne, żeby ta pani matematyki w takim zespole się znalazła, ponieważ być może ona będzie miała lepszą relację z tymi dziećmi i będzie łatwiej jej różne rzeczy, nawet dyscyplinujące rozmowy prowadzić, prawda, na przykład. Czyli myślę sobie, że to powinien być taki zespół, w którym powinien być absolutnie wychowawca, ktoś z, ze specjalistów, pedagog, psycholog, kogo tam szkoła ma, no bo też ma. Jakby możliwość wejścia do klasy zupełnie prawda, z zewnątrz, obiektywnie, bardzo często, no też jakby też bardzo często są osoby, które są dobrze przygotowane do wiem, prowadzenia rozmów, prawda, do, do prowadzenia zajęć itd. Tak no i na pewno kilku nauczycieli, którzy nam się wydają kluczowi tutaj. Prawda, być może pod kierownictwem czasami wicedyrektora, no to na przykład, czy dyrektorem. I, też to, I to jest taki zespół, który wcale się nie musi spotykać, nie wiem, co tydzień na dwie godziny na siadówy, tylko to jest taki zespół, który może się porozumiewać, nie wiem, przez Librusa albo mailowo, co robi, rozdzielać zadania, czy jak zrobią dobrą diagnozę, poanalizują, co wyszło z tej diagnozy, to się pisze krótki program, prawda, zaradczy, taki naprawczy, czyli zestaw jest tu działań, czyli na przykład będziemy nie wiem, mieli. Pani pedagog zrobi, Cykl zajęć, prawda, w tej klasie dotyczących tego i tego. Prawda? Ja będę prowadzić rozmowy, nie wiem, z, tam, z tymi dziećmi, ktoś będzie z tymi, prawda? Wobec poszkodowanego, na przykład, tu będzie takie wsparcie, prawda? czyli ja będę, na przykład, się z nim spotykać, albo będzie, jakby, udrożniony jakiś kanał przekazywania sobie informacji. Co zrobię dla rodziców, prawda? Co zrobię wobec klasy? I to, 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 jakby ten, ten zespół, tak by mógł, no, w szkołach mamy właśnie wychowawcze zespoły. No tak, a ja właśnie mówię o takim zespole interwencyjnym, na przykład do spraw przemocy w klasie czwartej B. No, i, I on może trwać miesiąc, a może trwać, nie wiem, w najgorszym wypadku, nie wiem, pół roku, no jeżeli jakby chcę, ale do wygaśnięcia problemu. A potem jakby, no, ale, bo, bo ja bym tak chciał, żeby to było takie w kontrze do czegoś takiego, co mi się wydaje niestety często jest i w szkołach, mam nadzieję, że nie wszędzie, ale tu się z tym spotykam, bo to gdzieś tam też mi opowiadają wychowawcy, że to jest takie, wiecie, czekanie, kiedy mi się trafi. Że taka reakcja na przykład wielu kolegów, koleżanek po prostu, a ja nie mam z nimi problemu, nie? a mi się z nimi dobrze uczy, prawda? a w mojej klasie nie ma tego. No tak, no to jakby trochę miałeś szczęścia, może trochę jakby, ale to, to nie ma znaczenia, bo jak jedna klasa, w jednej klasie jest przemoc, to to się momentalnie przenosi na system. Nie? Po prostu wszyscy są to jakoś zaangażowani, to się po prostu jakby, to się jakby, że tak powiem, to odium troszkę przenosi. No to tak chciałem powiedzieć o tym, nie? I ja, Hubercie, jeszcze chciałabym wcisnąć tutaj swój kawałeczek, że fajnie, żeby w takim zespole był też nauczyciel wspomagający, ponieważ A, nauczyciel wspomagający to jest grupa nauczycieli, którzy dysponują taką wiedzą, którą my nawet wychowawcy nie mamy, mając tylko godzinę wychowawczą albo jakiś przedmiot ze swoją klasą. To właściwie cały dzień na przykład. Nie? Tak, natomiast nauczyciel wspomagający, który naprawdę czuwa nad klasą, widzi bardzo dużo rzeczy, wyłapuje i jest najlepszym źródłem. Przekazywanie informacji wychowawcy. Bardzo wa warto ze sobą współpracować. Tutaj współpraca to też jest klucz e e tego całego, całego założenia. Tak, 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 tak. Czytam tutaj jakby też takie, o, prawda, na, na, na czacie: No to tak, absolutnie jasne, że jeden wychowawca to nawet jakby był stół, miał oczy dookoła głowy. To bardzo często nie jest w stanie tego wszystkiego. Poza tym, no nie wiem, chyba bym chciał w szkole nocować, żeby to po prostu wszystko robić. Prawda? To więc właśnie bardzo dobrze jakby, jakby ileś osób go wspierało. Nie? To byłoby fajnie właśnie włączyć pedagoga, psychologa, tak czy tak jak ty mówisz Lucyna. No na przykład właśnie nauczyciele współorganizujące kształcenie to jest czasami po prostu kopalnia wiedzy, bo widzą bardzo często takie rzeczy, których my nie mamy szans zobaczyć, nie? Tu ktoś pytał o tej jak diagnozę, prawda, tą przeprowadzić. To też myślę, że na warsztacie więcej. Tak, bo tam żebyśmy popracowali na takich na takich antyprzykładach interwencji. Ja trochę pospisywałem z różnych relacji z kilkunastu lat, więc na, na takich błędach myślę, że będzie fajnie się też zobaczyć, co można, co można zepsuć, prawda, i bardzo szybko. Więc, więc to myślę, że może przez takie jakby zaprzeczenie możemy też coś więcej. Jakubie, czy ty chciałbyś podzielić się tą perspektywą, czyli kiedy warto i do kogo o pomoc? Się mu zwracać. Bo ja widzę, że, bo ty kiwałeś głową, a ja też widziałam, że tam jeszcze jest jakaś gruba myśl. Było siedem, tylko nie wiem, czy wszystkie pamiętam z tych grubych myśli. No chociaż pierwszą, tą, która jest tak blisko. Nie wiem, chociaż <grym> Jakubie, to ja tylko włączę slajd z ankietą na zakończenie, żeby ona nam już tutaj pracowała, bo niektóre osoby sygnalizują, że muszą mhm. wyjść. Proszę z nami jeszcze zostać, jeszcze nie kończymy. Ankieta zaraz będzie link na czacie. Proszę na drugie pytanie dla naszego partnera odpowiedzieć, będziemy bardzo wdzięczni. Jakubie. To, żeby powiedzieć o tym, kiedy, ja szybciutko przytoczę bardzo krótką historię chłopca. Z podstawówki chłopiec, uchodźca ukraiński, to ma o tyle znaczenie, że ja na początku się pomyliłem, bo ja, jakby przebywając z nim przez chwilkę, czy obserwując go, byłem prawie pewien, że to jest PTSD że to jest jakiś zespół stresu pourazowego. Potem, jakby obserwując go, zauważyłem, że jego zachowania agresywne to się wydarzyło w klasie mojej córki a miałem możliwość obserwacji chłopca na różnych imprezach pozaszkolnych, gdzie rodzice też byli. Potem zauważyłem, że ten chłopiec w, może inaczej że jego zachowania agresywne po pierwsze sprawiały mu radość, czy, czy jakieś, jak, 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 jakąś przyjemność, a po drugie mi się wydawało wtedy, że one były w danych sytuacjach kompletnie nieuzasadnione. No i uznałem, że tam w ogóle tego chłopca chciano od razu ze szkoły, znaczy może nie wyrzucić, ale załóżmy, że jakieś takie kroki bardziej formalne. Udało mi się doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie ten chłopiec trafił po prostu do ukro, ukraińskojęzycznego terapeuty, który zdiagnozował u tego chłopca taki element socjopatyczny. I tutaj jakby na tym etapie, nawet przed tą diagnozą, jeżeli ja czułem, że, że ja nie jestem w stanie nic zrobić, pomóc, no to to był ten moment, kiedy, kiedy poprosiłem po, po prostu o pomoc zewnętrzną. I to było akurat u nas w Opolu Centrum do Spraw Cudzoziemców. Tam był taki terapeuta, prawda? Więc w momencie, kiedy ja czuję, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że moje kompetencje już są tutaj kompletnie niewystarczające, to to jest bardzo krótka droga do tego, żeby poprosić o pomoc specjalistę. W moim przypadku i myślę, że w przypadku wielu z państwa, no mamy rozeznanie lokalnie, prawda? Co do terapeutów, mamy znajomych, mamy poradnie, po prostu. Czyli dobrze słyszę, że szukanie też sobie takich własnych ścieżek dotarcia, zanotowanych w kajeciku, w elektronicznej notatce, trochę podsunięcie potem na przykład tego rodzicom czy innemu nauczycielowi, jako taka ścieżka. I nie bójmy się tego, że nie wszystko jest na naszych ramionach nauczycielskich w tym działaniu, i też nie wszystko jest na, bo tutaj padały głosy, też nie wszystko może być na pedagogu szkolnym, bo on jest jeden, a uczniów często bardzo wielu. Ja myślę, że na pierwszej takiej linii, no to często rzeczywiście jestem wychowawca, niech, ale zgadzam się też bardzo z tym głosem, takim, który mówi, no, że rzeczywiście przy jednej, na przykład godzinie wychowawczej, prawda, no to szansa na poznanie tego zespołu no jest naprawdę niewielka i to trzeba by było bardzo dużo zainwestować energii w to, żeby tę klasę jakoś poznać. No to trzeba byłoby to robić naprawdę w wolnym czasie, na jakichś nieformalnych różnych sytuacjach, no i też. To, no, trudno mieć oczekiwanie od każdego, że, że to będzie też robił. No, ludzie są w różnych sytuacjach życiowych, prawda? często łączą te etaty. No, często przecież wiemy, jak to wygląda, że w szkole podstawowej, powiedzmy, jak się uczyniłem fizyki czy chemii, tych no, godzin jest mało. Też często się biega między tymi szkołami. No, ponieważ nie każdy jest w jednej placówce, ja sobie z tego zdaję sprawę. I to, i to myślę, że też jest takie właśnie coś, co, no, bo ja to zawsze rozpatruję trochę jak nie wiem. No, jako, jako całość systemu, że, że pewne są elementy chroniące w tym systemie, nie? że jakby że są. No jakoś tak nieprzypadkowo są, są klasy, czy są na przykład jakby miejsca, gdzie tej przemocy jest więcej, prawda? A są takie, gdzie jest mniej. No jednak Często na przykład w jakiś klasach, gdzie bardzo jest duża rywalizacja, nie? Że na przykład elitarnych takich się, się może wydarzyć, prawda? Albo jakiś na przykład gdzieś, gdzie właśnie no bardzo tak się jest podkreślane takie parcie prawda, do sukcesu czegoś, no to, to jest taka, taka na przykład sytuacja. I myślę, że chyba jeszcze warto pamięć, pamiętać o tym, że oprócz bycia nauczycielami czy wychowawcami jesteśmy też rodzicami. I ludźmi, Dziękuję. również wyposażeni w emocje, również wyposażeni w różne umiejętności i przez pryzmat tego powinniśmy pa patrzeć również na siebie. Jesteśmy Dziękuję. też rodzicami, więc jesteśmy często partnerami do rozmowy. Nie Dziękuję. ma takiej sytuacji, w której jesteśmy, jesteśmy specjalistami w zakresie swoich zawodów, tego co wykonujemy, bo to jest niepodważalne, ale uczymy się przez całe życie i nie ma tutaj takiej sytuacji, która by nas też nie zaskoczyła, dlatego współpraca brak zobojętnienia, uważność i wsłuchiwanie się to są najważniejsze wartości. Jeżeli to będzie współgrało i będziemy współpracować, naprawdę jesteśmy bardzo wiele rzeczy e, zauważyć, wiele rzeczy przepracować. Też nie, jakby tak naprawdę. No. Też... Tak, tak, po prostu pokazać, że jesteśmy, no, zwykłymi, normalnymi ludźmi. Jasne. Jasne. No tak, ja tutaj jakby dużo, dużo prawda, dotykamy do wielu, wielu Rzeczy wiadomo, że to jest taki szeroki temat, że to trudno, ale zawsze mi się jakoś gdzieś ten, ten taki kawałek pojawia w głowie i tutaj ta prewencja nam wraca już wiele razy, że no z przemocą to właśnie, że ona się rozkręca i że najwięcej można zrobić na początku. Nie? Na, 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 najwięcej to można w ogóle zrobić, żeby tego nie było. Potem można troszkę mniej na początku, a na samym końcu, jak już wszyscy doskonale wiedzą, że to jest przemoc już właściwie nie ma żadnych wątpliwości, to już bardzo mało można zrobić. Znaczy już są takie bardzo radykalne, nie, że bardzo mało, no mniejszy wa wachlarz jest. Tak? To już pozostają bardzo często takie radykalne środki jakieś prawne, prawda, pod tytułem sąd, policja, czy takie bardzo już restrykcyjne, tak jak tu mówisz, Kuba takie regulaminowe jakieś. Jest. Właśnie. Ale cieszę się bardzo z tych tutaj głosów, że właśnie w wielu, wielu szkołach, tak jak czytam Państwa głosy, bo się staram na bieżąco, tak, że, że w wielu miejscach to działa właśnie taka współpraca, ze połów nauczycielskich, prawda? Albo Oczywiście. Dobre doświadczenia, to super jest. No, taka wiecie Państwo, u nas w pokoju nauczycielskim mamy taki kącik zwierzeń. To jest po prostu taka kanapka i dwa fotele. I tam prawdopodobnie w czasie długiej przerwy następuje największa wymiana doświadczeń, informacji. Tam naprawdę wiele rzeczy może się, można się dowiedzieć. I tak jak Hubert mówiłeś o tym zespole, ja sobie pomyślałem, zespół to jest oczywiście świetny, świetny pomysł. Ale czasami nawet nie trzeba chyba tego zespołu powoływać. Po prostu można się na takiej kanapce spotkać, prawda? Jasne, e, i, i, I porozmawiać, i wiele, wiele dobrego z tego wyniknie, a mi chyba najwięcej daje współpraca z naszym szkolnym psychologiem. I to bardzo często jakby jest taka gradacja, że najpierw jest wychowawca, potem pedagog, psycholog, i ewentualnie sprawa wychodzi poza szkołę. Tak, jasne. Mhm. Ja, ja pamiętam taką na przykład. Yy... Sytuację, byłem kiedyś w takiej szkole w Irlandii, w Dublinie. Zwykła szkoła, nic, nic wielkiego, nie jakaś taka modelowa, co ją wszyscy pokazują. Tak, akurat na zaproszenie takiej dyrektorki z wizyty studyjnej i oni na przykład mieli no, oczywiście ten system też na to pozwalał, bo tam wszyscy praktycznie zaczynali na tę samą godzinę lekcje. W związku z tym oni mieli tak, jak oni to porównywali, że to jest tak jak. W dziale redakcyjnym Gazety, że się redaktorzy spotykają i każdy, prawda, wnosi. I oni zaczynali o dziewiątej, przychodzili o 8.30 trzydzieści i o tej ósmej trzydzieści minut odprawę. I te pół godziny to było przekazywanie różnych informacji, takich ważnych, że na przykład na co uważać. Prawda? Ale to były takie, bo ja brałem udział w, tej, w tym jednym z takich spotkań. I na przykład były takie pod tytułem, że nie wiem, przychodził, oni też byli powiązani z tymi służbami socjalnymi, czy też nie wiem, home assistant, takim, którzy byli blisko rodzin i tak dalej. Ale pamiętam, Taką, że przychodził, przychodziła pani i mówiła wczoraj tam u Jeffa była w nocy interwencja, bo była przemoc prawda, domowa i była policja, więc jakby ci wszyscy, którzy będą mieli dzisiaj z nim lekcję, to pamiętajcie, że on jest bardzo w kiepskim stanie i tak dalej. I oni sobie masę takich rzeczy, jakby przekazywali na dzień dobry. No, jakby. A potem była z kolei, to jest też wkomponowany w system, potem była dla całej szkoły duża przerwa na lunch, chyba godzinna czy 45-minutowa i znowu było tak, że jakby część się znowu spotykała, oni się tam gotowali, bo tam mieli też takie zaplecze kuchenne i znowu rozmawiali ze sobą, czyli tak wasz, wasza kanapa i fotele to bardzo podobne. Nie? To... Ja tą kanapę i fotele zabieram, też trochę na potrzeby dzisiejszego webinarium. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie, bo musimy kończyć. Choć szalenie żałuję, bo czuję, że jeszcze moglibyśmy więcej pogłębić tych wątków. Zachęcam Państwa do inspirowania się, do wzięcia czegoś nie tylko od nas, ale przede wszystkim z czatu, bo tam było czyste złoto, po prostu doświadczenia nauczycielskie. Proszę sobie te kanapy, ten czas, tą odwagę, oproszenie o wsparcie, po prostu brać i przyjść do nas za miesiąc na następne webinarium. A i wyczekiwać maila z zaproszeniem na warsztaty, tylko bardzo proszę o namysł, czy Państwo na pewno dotrą, bo ilość, liczba miejsc jest ograniczona, o tym wiedzieliśmy. Hubert będzie na Państwa online czekał, Jasiek wszystko zorganizuje. Wracamy z webinarium Odpornej Szkoły 12 maja. Będziemy rozmawiać o wytrwałości uczniowskiej, wytrwałości, ale wątki nauczycielskie się pojawią, bo okazuje się, że polscy uczniowie Świetnie, mają świetne wyniki w nauce, ale wcale nie są tacy pewni, czy odnoszą sukcesy edukacyjne. Więc o kompetencji, jaką jest wytrwałość w kontekście zarządzania sobą, będziemy rozmawiać w marcu, czyli już za miesiąc. Zapraszamy serdecznie. Ja Wam bardzo dziękuję. Miałam dużo takich emocji na początku, jak prezentowaliśmy te zatrważające wyniki, ale poczułam z Wami tutaj dzisiaj, że da się zarządzić tymi sytuacjami, że w nauczycielach, nauczycielkach jest moc. Taka uważność na to, co się dzieje. Uważność wzajemnie na siebie i wtedy jest szansa, że będziemy mogli zaopiekować się tymi sytuacjami odpowiednio do ich wagi i do potrzeb osób, których, które tych sytuacji po prostu doświadczają. Bardzo dziękuję. Ja również. Ja również. Za, za, ja również. za na, na możliwość uczestnictwa bardzo to też było... Miłe doświadczenie, jakby spotkać wirtualnie choćby tak dużo zaangażowanych osób w ten, w ten problem, bo to jest takie bardzo budujące. Ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które są z nami do ostatniej minuty, że Państwo znaleźli czas, żeby we wtorkowy wieczór do 20.33 z nami tutaj być. Bardzo Dzień. dziękuję. Dobranoc i do następnego razu. Dziękuję bardzo.